raport Martina. Zaczynamy. 6 dzień świętego Mikołaja, 6 grudzień 2012 rok. I jestem dzisiaj półprzeźroczysty ze studia w wieży magów w nieokreślonym ładnie miejscu geograficznym, gdzie ludzie półprzeźroczyści są, prawda, na tle studia. Ale za to... Ręce mam tutaj. Zobaczymy, czy mój miód... O, miód się troszeczkę zabarwia na zielono. Zielonkawy, lekko zgniły. Tutaj już czary go łapią, tu go czar łapie. O, proszę bardzo. Bukiet piękny. Normalnie zgnilizna. Wypijam, uwaga. Mgła smoleńska w kieliszku. I tutaj, uwaga, włączam czat, gdzie już ktoś wyjątkowo inteligentny pyta, miód pitny? Miód pitny? Nie, kurde, piję miód, nie wiem, powietrzny, z mgły zrobiony, stary, no weź się zastanów się, jaki miód można pić. Dobrze, jaki gryczany, tak? Nieważne, dobrze, żeby nie zaczynać od wydziwiania tutaj na słuchaczy, których bardzo witam serdecznie i zwłaszcza tych, którzy sponsorują raport Martina, dzięki któremu on to istnieje i jest bardzo, bardzo szczęśliwy, bardzo dobrze jest, fajnie, super jest w ogóle. Tak, więc wymieniam sponsorów. Ja, Martin Lechowicz, pochwalam niniejszym i doceniam ludzi, którzy się podpisali tak. Datek za grę narodową. Jej! Tylko jeden. 600 tysięcy ludzi grało... Znaczy nie, źle mówię. 600 tysięcy razy przeleciał samolot z zachodu na wschód w granarodowa.com, o czym mówiłem tydzień temu. Był nawet konkurs na najwyższą punktację. Wygrał człowiek, dostał płytkę z super filmem. W ogóle super, jest tak dobry, że nawet go nie widziałem. Był zafoliowany, bo szkoda było tak dobrego filmu odfoliowywać. I dostał. Także za najwyższą ilość punktów w grze, w której potem 600 tysięcy razy przeleciano. Nie no, normalnie paranoja. Ludzie, gra narodowa.com jednak osiągnęła coś w życiu, ale się nie spodziewałem, bo to był taki eksperyment jakiś, nie no, ja myślę, że tam, nie wiem, 10 tysięcy przelotów, ale 600 tysięcy przez tydzień? Wow! Ludzie są spragnieni rzeczywiście przeżycia tego jeszcze raz, przeżyć, jak to jest zlecieć samolotem rysunkowym, prawda, na wschód, lądować na takim krótkim lotnisku, takim samolotem, i wielu się udało, naprawdę. Dożyli do 2018 roku, nawet ci najlepsi. Także gratuluję, mi się nie udało. Jejku, jaki ja rozczepany jestem, jejku, jego mać. I ja chciałem powiedzieć, że więc Datek zasponsorował raport Martina, dziękuję bardzo. Karolina, jej! Martin jest głupi, no ale też byłem sponsorem, także dobrze, Martin jest głupi, nie? Jest, no co? Co mogę powiedzieć? A Angelika Maria, mówi, oddaję wypłatę z przedszkola, bez jaj, 30 zł? Wypłata z przedszkola? To co ty jesteś na 1000 etatu w tym przedszkolu? O co tu chodzi? Co tu się dzieje? Może taka inna waluta była, to 30. No, dolarów mozambijskich? Jeszcze lepiej. Kryzys sponsoruje mnie. Bardzo słusznie, tak. Znowu Karolina, wow. I Rodzina Radia Kontestacja, masywny datek. O, brawo. Rodzina Radia Kontestacja pisze wiersze, często. I można spotkać te wiersze w komentarzach do raportu Martina. Dobra! Zaczynajmy dzisiaj temat. Byłem na policji. Tadam! Gdzie to jest mój dżingiel? Powinno być gdzieś. Byłem na policji. Zaprzedali! Zaprzedali. Co? Byłem na policji. Nie mam odpowiedniego dźwięku. Niestety, bardzo to muszę zrobić. Tadam! Ustnie. W sprawie idiotycznej. Znaczy, sprawa dotyczyła mojego serwisu odwyk.com, gdzie sobie ludzie dają datki. Tak jak w kontestacji, bo uważam, że to fajny pomysł gadać o tym, o czym tam gadam. No i co? Życzliwy się pojawił i doniósł. Donosik. Żydzi donoszą. Jest ten Żyd i mason i komunista niewątpliwie oraz lewak doniósł, że tam się podejrzane dzieci dzieją na tej stronie, dzieci, rzeczy dzieją na tej stronie, ktoś tam pieniądze zbiera, a to podpada, proszę pana, podpada pod paragraf o zbiórkach publicznych sprzed wojny. No więc, człowiek ów nie wie, że nie podpada, bo zbieranie przez internet nie jest zbiórką publiczną, człowieku. Już padł wyrok w tej sprawie, ale nawet jakby nie padł, to komentarz do tego przepisu mówi,
że nie, przelewy nie wchodzą w obręb zbierania w naturze oraz w gotówce do puszek. To nie jest to samo. I ta ustawa nie o tym mówi. Ale nieważne. Ci, którzy zajęli się sprawą, mówią, a sprawa, udupimy kogoś, jeszcze jednego. Na komendzie, prawda, w Krakowie też nie wiedzą, że to nie jest zbiórka publiczna, więc dochodzą teraz, wzywają na świadka niejakiego Lechowicza. O co chodzi tutaj, że coś powie? Może się sam wkopie, bo my sami nie umiemy nawet wpisać odwy.com do przeglądarki, zwłaszcza, że nie mamy internetu. Nie wiem, czy w Krakowie mają internet, czy nie, ale w Lublinie nie mają na pewno. Wiem, bo byłem i mówią, że nie mają. Szkoda, przykro mi bardzo z tego powodu. No więc poszedłem, zeznałem już po robocie. I tutaj chciałem powiedzieć, że miałem okazję wypróbować swoje podejście do policji, o którym ja tutaj mówię od paru odcinków. Moim podejściem do policji jest takim. Pamiętaj, memento! Memento, policjant też człowiek! Ja wiem, że mi się wydaje, że to jest reptilianin, UFO, Żyd, Mason i tak dalej. Wiem, ale nie jest. Więcej ja powiem. Policjant wcale niekoniecznie musi być po tej drugiej stronie barykady, że on jest, wiesz, że ręką systemu i ciebie chce tutaj udupić, sapnąć i udusić. Prawda? Nie. Znaczy, może tak, ale nie można tego zakładać, bo to jest głupie i niesprawiedliwe. Więc ja poszedłem ze swoim uśmiechem na gębie ogólnie i w miarę przygodowym podejściem. No i tak. Nie puszczę wam nagrań, bo tam się nic nie działo ciekawego, wartego nagrywania. No nic nie było, była lista rany. Jak ktoś myśli, że przesłuchania w Polsce wyglądają tak, że jest jeden pokój, ciemny, siedzi tam jakiś ciemny pan, na ciebie reflektory idą, to niech sobie przypomni, w jakim kraju mieszka. No więc tak, było tak. Nie było reflektorów, tylko były jarzeniówki. Nie było jakiegoś jednego pomieszczenia, tylko była taka mała kanciapa. Nie siedział tam jeden facet, tylko czterech. I ogólnie ten, kto mnie przesłuchiwał, w ogóle nie miał pojęcia, o co w ogóle chodzi. I trudno mu się dziwić w tym wypadku. Nikt nie wie, o co chodzi. Co tu chodzi? Gość się mnie pyta, właśnie o co tutaj chodzi w tej sprawie. Bo przysłali mu z Krakowa jakieś listę pytań, które ma zadać. Nie wiedział, o co tu chodzi. Nie? I no ja też nie za bardzo, ale orientuję się mniej więcej, w czym problem. To mu powiedziałem. Powiedziałem mu, nie wiedziałem, co zrobić. No. Ale nie, podejście ludzkie do policji jest naprawdę bardzo fajne. Spotkałem na tej komendzie najfajniejszego policjanta, jakiego widziałem, i niech mi tu nikt pierdu więcej nie opowiada, że w życiu nie widziałem policjanta, który chce pomóc. No to ja spotkałem w 100% policjant, który naprawdę chce pomóc i ma ludzkie podejście, normalne, uśmiecha się, rozmawia i pomaga. Jak byłem na tym komisariacie, wszyscy czterej, którzy tam byli akurat policjanci, byli to zupełnie normalni, fajni ludzie. Naprawdę byli fajni ludzie, którzy no pracują sobie w tej swojej pracy i w ogóle sytuacja nie wygląda tak, że ja jestem sam naprzeciwko policjantów, którzy wraz z systemem chcą mnie udupić. Nie wyglądało inaczej. Jestem tam ja razem z policjantami, których wszystkich nas system chce udupić. Tak to wygląda tak naprawdę. Oni są po mojej stronie, po twojej stronie też są. No nie, może akurat ci, którzy tam byli, różnie bywa. Ja wiem, że różnie bywa, ale w tym wypadku akurat bo tak, no. Także rzuciłem jakąś uwagę, to wszyscy się oderwali od tych swoich tam komputerów, pisania tych, bo tam większość pracy policyjnej polega na siedzeniu, klepaniu w klawiaturę, pisaniu ręcznie, no, taka praca. Nie, się oderwałem i zacząłem gadać, śmiać się, coś tam gadać, no. I oni mi naopowiadali o na przykład emeryturach mundurowych. Wiecie, że, co się zmieniło w tym? Zmieniło się w emeryturach mundurowych i mimo, że nie jestem zwolennikiem państwowego rozwiązywania spraw, uważam, że policja akurat powinna być, ale nawet nie o to chodzi. Niezależnie od tego, czy już jest, czy nie ma. Znaczy, czy ma być, czy nie ma być, to dobre, czy niedobre. Jeżeli już jest policja, to powinna być opłacana dobrze, zasady powinny być czyste dla wszystkich, nie zmieniające się w trakcie, nie? I no, powinni mieć emeryturę i tak dalej, jeżeli już mamy tą policję i działa ten system. Nie, no, a tymczasem jest jeden wielki burdel. Ktoś, kto nie ma pojęcia o tym, jak wygląda cała ta robota policji, wymyślił ustawę o emeryturach mundurowych, skutkiem której wszyscy, którzy już zaczęli tą pracę w policji, nagle się pozmieniały zasady i będą musieli pracować dużo dłużej, za mniej, siedzieć tam, mimo że jak przychodzili do pracy, to mieli powiedziane, emerytura będzie po tylu i tylu latach. Nie, teraz będzie 10 dłużej lat. A może będzie, może nie będzie emerytura. A ja nie wiem. No więc zasady się zmieniają w trakcie. Nie, tragedia po prostu. To jest. Ale dobra, nieważne. Wiecie, jak wygląda ten komisariat?
Jak mówiłem, to nie jest jakieś jeden pomieszczenie, jakie surowe ściany, patrzą w ciebie i chcą się dowiedzieć, co zrobią. Nie. Są ludzie, którzy no, siedzą w tej pracy, bo siedzą, starają się, naprawdę się starają jak mogą. Widziałem, bo podsłuchiwałem różne rzeczy, na przykład dzwonią do tego komisariatu jacyś ludzie. Jasny piorun, jaką ja tam rozmowę słyszałem. Że no, gość odbiera słuchawkę i gada i tak słucham, jaki będzie miał tonę, czymś taki opryskliwy, wulgarny, jakiś taki niezadowolony z tego telefonu, ale z rozmowy wynikało, że dzwoni jakaś kobieta, której sąsiedzi mają koty albo psy, a ona ma psy, oni mają koty i ten, i napierdziela na tych policjantów, żeby poszli zabić tego sąsiada w ogóle, że coś tam, albo coś podobnego, ja nie wiem dokładnie, o co chodziło, bo to z jednej strony tylko słyszałem rozmowę. Policjant siedział, tak. I jak skończył rozmowę, to w sumie, że to ta, znowu ta? No i znowu ta. Więc z czego domniemuję, że takie telefony oni mają upierdliwych, głupich, kretyńskich ludzi, którzy zawracają głowę problemami, które każdy sobie może sam rozwiązać i powinien? Mają ciągle. I muszą się zachowywać w miarę przyzwoicie, nie kląć, nie rzucać słuchawką. No, no co ma zrobić taki gość? Naprawdę. No, było tak. Ale jazda w ogóle. No i mówię, ja się tak siedzę na tam przy tych biurkach, tam ze trzy biurka, wszyscy tam siedzą. Przyszedł czwarty policjant, siadł mi na tym samym biurku, co ja mówię, może ja przejdę gdzieś. Ja mówię, gdzie? Nie ma gdzie miejsca. No i się pytam, wy tutaj w takim małym pokoju, to jest pokój dwa razy mniejszy niż ten, w którym ja siedzę. Nie widzicie, ale mały naprawdę. I ja mówię, wy tu w czterech siedzicie? By tak było w czterech. Było, że w dziesięciu tu siedzimy. Nie, ja sobie nie wyobrażam. W ogóle. Przesłuchanie, nie, tam wszyscy dookoła pracują, robią coś. Jesteś, ludzie, to jest kpina, naprawdę. To jest kpina, wszystko, jedna wielka kpina. I naprawdę trudno się czepiać w tym wypadku policjantów za to, jak działa system, za to, że oczekuje się niemożliwych rzeczy od tych ludzi, naprawdę niemożliwych rzeczy, nie dając im żadnych środków do tego. Zmuszając, żeby jednocześnie wypisywali od cholery niepotrzebnych papierów, miotali nimi na prawo i lewo, jednocześnie byli wszędzie na ulicach i pilnowali porządku, jednocześnie dostawali dwa razy mniej niż jakakolwiek przyzwoitość by nakazywała. Nie, no naprawdę, syf straszny i w ogóle. No przy okazji, po tym całym przesłuchaniu, nawet nazwać to przesłuchaniem, to już też jest nadużycie, pogadałem sobie prywatnie z tym facetem, z tym policjantem, no że nawet nie mówię policjantem, bo gadam jak z facetem, no i mówię o tym, jak to wygląda od środka. Do niego. Także dowiedziałem się kupę pożytecznych rzeczy, że żadne tam jakieś tajemnice, no i wam ludzie nie wygląda to dobrze od strony policji, ale jedno powiem, podtrzymuję w pełni to, co mówiłem, jeszcze bardziej podtrzymuję to, co mówiłem do tej pory, że policjant jest człowiekiem. Jeżeli go zaczniesz traktować jak człowieka, to też cię będzie tak traktować. Oni naprawdę nie mają jakichś takich zwichnięć psychicznych, że założenia są sadystycznie nastawieni do obywatela i tylko chcą go zabić. Nie, oni odpowiadają tym, co dostają sami. Ale fakt, że tam od cholery, właśnie jak tam w czasie, kiedy tam siedziałem, to przyłaziło do tego komisariatu parę ludzi. Jakiś facet przyszedł, żeby się zameldować, bo miał dozór policyjny. Wpuścił go dyżurny, nie wiadomo dlaczego, gość nie powiedział, dlaczego tu jest, no i ja mówię, co pan tu robi? Co pan tu robi? Wpuścił mnie, przyszedłem podpisać. Ale co? Do kogo? Do dzielnicowego? Ale tu nie ma dzielnicowego, nie? I oni tak cały czas rozwiązują jakieś problemy, których w ogóle nie powinno być cały czas. Zgroza. I zauważyłem rzeczywiście takie coś. Jeżeli przychodzi jakiś gość agresywny, taki lump, to mają do niego podejście jak do lumpa. Twarde, naprawdę. Nie kną, są rzeczowi, ale nie są przyjaźnie nastawieni. Są na dystans i z pozycji siły. Ale do mnie nie mieli nigdy, ani razu żaden takiej postawy. Jeżeli ten gość, co mnie tam przesłuchiwał, że na dzień dobry się tam wkurzył, się na coś zaklął i mówi zaraz do mnie, przepraszam pana, nie? Naprawdę, no do ziomala by tak nie powiedział, do lumpa tak nie mówi. Naprawdę się traktuje ludzi na policji tak, jak oni sami, taką postawą, jaką oni mają. Więc mówiłem, każde nawoływanie do wrogości wobec policji spotka się z wrogością policji. Czy to jest trudne naprawdę do zrozumienia? Jakbym to mówił jeszcze teoretycznie tylko, no to by mi można polemizować. Ale byłem sam, sprawdziłem, widziałem, robiłem to. Naprawdę to działa. Dajcie sobie dla swojego własnego dobra, spróbujcie być przyjaźni dla ludzi.
Jak się nie da, no to się nie da, rozumiem. Ale nie można zaczynać od tego, że zakładam, że ten policjant to jest naprawdę świnia, która tylko służy systemowi. W dupie ma ludzi. Naprawdę nie wszyscy tacy są. Widziałem takich na własne oczy, gadałem z takimi. Mam nadzieję, że jeszcze porozmawiam z nimi wiele razy. Dobra, dzwoni futrzak i odbieram. Cześć! Cześć, dobry wieczór. Dobry, dobry. Oj, Martin, chyba się starzejesz. Dlaczego? Mam takie wrażenie. No. Bo co? Nie chcę walić kamieniami w policję od razu? No właśnie, nie nawołujesz do, nie wiem, do sikania pod komisariatem. No nie, no. nie nawołuję. Powiem, że to jest głupota i to jest debilizm, naprawdę. Niczego najlepsze nie zmienia. Nie, no ja cię całkowicie popieram. Masz rację, ale może dlatego, że jesteśmy w podobnym wieku. Ale a się starzejemy. Ja, czy ja wiem? Ja się zachowuję jak gówniarz czasami. Nie wiem, czy to wiek ma coś to. Że przemyślenia, a doświadczenie, takie rzeczy. Tak, a czytałeś ten artykuł w Polityce, co na temat gry narodowej napisali? Polityce. Co napisali w Polityce na temat gry narodowej? Napisali we Wprost, napisali w paru miejscach. Na tej grze narodowej jest przegląd prasy. O, możecie poważnie? Przeczytać. Tak, także czekajcie, zaraz wejdę, gra narodowa.com. O, jest mały przegląd prasy, więc napisali w Newsweeku, na jakimś blogu, ślepowi napisał, bzdury straszne, we Wprost, w Fakcie, Wirtualnej Polsce, Politykierze, nie wiem, co napisali, w czym ty mówisz? A nie, to w Polityce akurat, to Polityce, link poszedł to na czacie wcześniej. A. No co ciekawego. Rozumiem, że proszę ciebie, no, co nie miałem powiedzieć. Rozumiem, że jest, że no, ale przynajmniej nie mylą nazwiska, rzucają linka, gdzie jest ta gra, bo to jest najistotniejsze. Ja nie wiem, bo ja na Polityce nie czytałem, natomiast na blogu, którym tam jest ten przegląd prasy, pomylono daty we Wprost, tak, to był jeden z takich typowych dziennikarzy, napisał, że piosenkę o Smoleńsku, który niejaki Lechowicz, czyli ja, napisał, że powstała w 2010 roku, co jest bzdurą, powstała w 2011. Rok później. To sporo zmienia w tym wypadku. A było napisane nazwisko Lechowicz? No tak, w nazwisku się nie pomylili przynajmniej tyle. Dobrze. I to jest najważniejsze. No. Z tego się trzeba cieszyć. Darmowa reklama. Dobra, tyle tylko. No dzięki, dobra. To był futrzak. W sumie najbardziej sensownie napisano we Wprost o tym granarodowa.com. Z tym, że dziennikarz to akurat był Miernota, raczej taka dziennikarska, znaczy taki statyw, robił za statyw, trzymał mikrofon i podsuwał komuś tam, ale za to fajnie się wypowiedział kulturoznawca i tam jakiś jeszcze jeden ekspert, także można sobie poczytać przegląd prasy. No ogólnie fajnie było. Krzysior pyta, czy to było na wykopie. Nie było właśnie, o ile, o dziwo. A 600 tysięcy razy przeleciał samolot z zachodu na wschód, a nie było nawet na wykopie. No, to już jest śmierć wykopu, wykop jest niepotrzebny, przeceniany i w ogóle do tyłka. No. Dobra, przejdźmy do tematu, bo dzisiaj to ja chciałem opowiedzieć akurat o czym innym, a nie tylko o policji, ale jak ktoś chce, niech dzwoni. 222-195-321 albo kontestacja.com przez Skype. Chcecie coś o policję zapytać? Jak wygląda komisariat od środka? Jakie napisy są na ścianach na przykład? Był jeden napis fajny o chlebie. Nie o chlebie, tylko o chlewie. Taka modlitwa ogólna, żeby Bóg, nie czytam, nie wiem, że Bóg, to nie wiem do kogo to modlitwa, ale żeby coś tam, nie pozwoliło zwariować w tym chlewie. Co właściwie bardzo dobrze oddawało całość komisariatów policji. Nie, naprawdę, trochę jest... ja jestem po stronie policji, mimo wszystko. No sorry. Jestem, nienawidzę systemu, ale po stronie policjantów jako ludzi, no ja jestem. No sorry. Może nie powinienem być, może to są sługusy systemu. Ja nie mogę, ja muszę patrzeć na nich jak na ludzi. Za bardzo lubię ludzi. Cześć, Kołkman. Cześć, Martin. Gratuluję sławy. I cieszę się, że to już, że znowu jest gra, jak najbardziej. Natomiast trochę, wiesz co, zmartwiłem się, bo przeczytałem u ciebie właśnie już na blogu wtorek i że będziesz rozmawiał o tej policji, że w ogóle coś się będzie działo i kurwa nic się nie stało. No bo nic się nie stało, naprawdę, no. No ale wie, ale to nie jest tylko odłożone w czasie. No może. Może. No ale może. To nic się nie dzieje, wiesz, czekają na jakąś sensację cały wtorek. Najgłupsze rzeczy są w sądach, nie na policji akurat, tylko w sądach. Zobaczymy. Jak będzie w sądzie, to gwarantuję, że będzie dużo głupoty albo śmiechu. Ale bo sprawa jest wyjątkowo głupia.
Wiesz, że miałbyś jeszcze większą popularność, większą niż po tej grze narodowej, jakbyś, powiedzmy, prowadził audycję na przykład z jakiegoś aresztu. Wszystko jest możliwe w tym kraju, ale ja myślę, że ja już wyjadę do tego czasu. A propos wyjeżdżania i policji, to ja na przykład powiem, że wiesz, taki najbardziej policyjny kraj na świecie to są oczywiście wolnościowe Stany Zjednoczone, prawda? No, trochę tak. Trochę tak. No wiesz, ja tam byłem 4 razy, no to tylko raz mnie policja zatrzymała, żadnych mandatów nie miałem, a wielu ludzi tam zatrzymywało. Razem zatrzymała tylko dlatego, bo jakiś kierowca powiadomił, że mało mnie nie rozjechał, bo jechałem po tym... To się u nich nazywa highway, to była jakaś taka droga, powiedzmy, takiego wymiaru jak, powiedzmy, z Warszawy do Lublina, nie? Mm-hmm. Że jeździło sporo ciężarówek, ja jechałem bez tylnych świateł, bo było pierwszej w nocy. I powiedzieli, że jak chcę żyć, to bym sobie kupił, niedaleko jest Walmart, żebym sobie kupił. No to sobie kupiłem, nie? Ale to tylko raz mnie tak po przyjacielsku zatrzymali, nie żadnych dokumentów, bo w większości przypadków to ja ich zatrzymywałem, słuchaj. No policja jest od tego, żeby było dla mnie, więc ja ich zatrzymywałem. Więc tak, wiesz, no i ogólnie jest taki respekt, tak? Zobacz, jak tam dało radę zerknąć, co oni mają w tym, tam na pace w samochodzie, kurde, jakaś strzelba, lufa, konkretne te rzeczy, w ogóle policjant do ciebie stoi, tak, jednoosobowa armia i po prostu budzi respekt, ale rzeczywiście przyjaźni byli, zawsze mówili, że tutaj, bo zawsze się pytałem o to, na przykład, czy można tędy jechać, tak, czy to obowiązuje, jesteś w obcym kraju, więc pytasz o przepisy i zawsze ci odpowiedzieli, żadnego takiego buractwa. No, więc policjanci są potrzebni. Są, ja uważam, że są przydatni nawet, czy potrzebni, czy nie, ale bardziej o tą przydatność chodzi. Rzeczywiście, no są na ogół, są. Nawet w Polsce bywa, że są też, ale tu bym właśnie nie ryzykował, bo mają... Różni ludzie, różną mentalność. No trochę to nie działa jeszcze. Ale na przykład tutaj miałem tak w Polsce, że przewróciłem się na rowerze i za to, że się przewróciłem na rowerze, zapłaciłem mandat. 50 złotych mandatu. Tak? No właśnie, to jest to kretyństwo tych policjantów polskich, milicjantów, których jest ciągle pełno, że jedyny sposób na wszystko, jaki znałem, to jest zawsze mandat. Nic to znaczy, wiesz, no chodziło o to, że się przewróciłem, bo jechałem trochę nieostrożnie, tak naprawdę były po prostu dziury w jezdni, bo wjechałem w szyny tramwajowe, stare i tego, a miałem przeciążony rower, a mam takie opony dosyć na szybszą jazdę, no nie kolarzówka, ale... Za co ten mandat, powiedzieli? No za to, że spowodowałem wypadek, mimo że byłem jedynym sprawcą i ofiarą. Tak, mój własny, ale nie, to ich wypadek, ja spowodowałem. Nie, za nieostrożną jazdę tak naprawdę. No, głupiej milicji, głupich trepów to nigdy nie zabraknie chyba w Polsce, no. Ale tym większy szacunek dla tych policjantów, którym się naprawdę jeszcze coś w Polsce chce i zostało im trochę tego takiego chęci służenia innym. Bo rzeczywiście to... No są ale tacy. Nie, no dzięki temu jeżdżę chociaż ostrożnie teraz bardziej, aczkolwiek czy ja wiem. Bardziej uważam na te tory głupie tramwaje, żeby się nie przewrócić, to tak czy siak, no trzeba uważać tymi. Ale byś uważał i bez mandatu, to nie przez mandat, tylko przez to, że się wywaliłeś, uważasz, no. No teraz mam większą, ale wiesz co, teraz uważam nie dlatego, że miałem mandat, tylko dlatego, że cholera, miałem bark zwichnięty i przez 6 tygodni miałem rękę w gipsie i w no ogóle... No dokładnie, po co dawać mandat, to ja nie rozumiem. I dokładnie by ci to samo powiedział ten gliniarz, z którym ja rozmawiałem na komisariacie, że ci właśnie, co dają mandaty w takich wypadkach, to właśnie to jest ta głupota ludzi, nie powinni absolutnie tego robić. No, widzisz, są tacy, co chcą pomagać, są tacy, co dają mandaty, no właśnie. Może to jest, ale wiesz co, ciekawe, czy to się nie bierze z tego, że niektórzy jednak na tych rowerach jeżdżą naprawdę nieostrożnie, albo po chodnikach, albo na przykład, nie wiem, mylą skatepark, traktują skatepark jako każdy wysoki krawężnik, to jest dla nich skatepark i sprawia zagrożenie i wtedy naprawdę wlepiają się mandaty, ale przecież ja taki nie jestem, nie noszę żadnych tam czapki, baseballówki, nie jeździłem na BMX-ie, chodzę w buzach takich z kapturem, ale nie jestem drechem. Kurde. Skąd ma gość wiedzieć z drugiej strony, czy jesteś drechem, czy nie? No. Nie, no dobra, ale to mówię, co nie powinno tak być, że mandat za spowodowanie, nie wiem, za wywrócenie? Pouczenie albo coś. Zawsze mogą tak pouczyć, czy coś. A przy okazji tego wypadku dowiedziałem się, że są mili ludzie, nie tylko na policji, bo także w urzędzie skarbowym, bo także w ZUS-ie, w ZUS-ie przede wszystkim, no ale poszedłem do ZUS-u ze świadomością, że kurwa mnie tam zaurwą, nie? A nie, fajnie, naprawdę spoko, wszystko wytłumaczyli, chodziło tam o ubezpieczenie i tak dalej. No, ludzie jako ludzie, jak się do nich podejdzie jako ludzie, to są całkiem często fajni, ale problem jest z tym systemem. System jest bardzo niefajny, a ci ludzie są zmuszeni robić to, co robią przez ten cholerny system. Jest absolutnie zły. Do zmiany, do śmieci. Dobra, dzięki. Dobra, nara, cześć. To był Cockman. A ja dzisiaj chciałem, jak mówię, pogadać
o tym, dlaczego, jak naprawić, nie, jak się, co zrobić w czasie kryzysu, żeby było lepiej. Bo znalazłem takie teksty w internecie, które radzą. Znaczy jeden tekst, który mówi, co zrobić lepiej, jakie pomysły mają ludzie. Z tych pomysłów dla mnie właśnie wypłynie wniosek, że niewiele jest nadziei dla Polski jeszcze. No i jest jeden gość, który na blogu podał 13 powodów, dla których, zresztą biznesmen na dużą firmę, no 13 powodów, dla których jest w Polsce gorzej niż na przykład w Niemczech. O, takie. To za chwilę, a najpierw będzie o Wałęsie, bo mi się newsik spodobał. Parę dni temu, może kilkanaście już, skończył się proces Wałęsy Lecha przeciwko, może jak się temu facetowi, który się nazywał Krzysztof Wyszkowski, tak. Krzysztof Wyszkowski twierdzi, że Wałęsa ma na drugie Bolek i że to jest TW. Nie? I tak mówi głośno, to jest Bolek i ja był agentem, Bolkiem. A Wałęsa mówi, a takiego nie byłem Bolkiem, nie znam żadnego Bolka i tak naprawdę to tylko trochę donosi... Nie, dobra, nie, to tak nie mówi, ale denerwuje się i wytacza procesy. No i parę dni temu wygrał Wałęsa proces o to zniesławienie, nie? A w Polsce proces o zniesławienie kończy się tym, zwykle, jak jest wyrok, że ten, kto zniesławił, ma przeprosić obowiązkowo tego, który zniesławiony był. No a w tym wypadku akurat Wyszkowski powiedział, a takiego. Nie przeproszę i nikt mnie do tego zmusić nie może. Sąd mnie może sam kazać. Niech mnie sam se przeprasza. Nie da się zmusić człowieka do przeproszenia, bo nie przeproszę. Fuck you, tak powiedział. I powiedział, że a poza tym to ja mam rację i nie będę przepraszać za to, co uważam, że tak jest. Dobrze. Ja w ogóle uważam, że sądy, że które zmuszają ludzi do przepraszania, to jest jakaś kpina w ogóle. Jak można... Jeszcze mówią, w jakiej treści mają być przeprosiny. Nie wiem, takie szczere, nie? Bardzo szczere. Szczerze przepraszam. Nie? Powtarzaj za mną. Szczerze przepraszam i z własnej woli, nieprzymuszonej woli, że kajam się i w ogóle. Jakaś kpina. Więc żeby idiotyzmu było już potąd, Wałęsa postanowił, że sam siebie przeprosi. Brawo! W imieniu tego, który miał przeprosić, bo mu kazał sąd. I Wałęsa zapłacił za to, żeby przeprosić sam siebie w telewizji jakiejś tam, no. No i ten. I jeszcze do tego, po faktach w TVN zamieszczono ten komunikat, w dniu 19 listopada 2012 roku, w którym Lech Wałęsa sam siebie przeprasza w imieniu właśnie Dawidego za nazwanie go tajnym współpracownikiem o pseudonimie Bolek. No, tak. No i teraz jeszcze Wałęsa sam siebie przeprosił, sam za to zapłacił, żeby sam siebie przeprosić. No i te koszty tego przeproszenia teraz będzie ściągał komornik z tego, który miał przeprosić, bo mu tak kazał sąd. No tak naprawdę to nie przeprasza. No z tym, że koszty są na tyle wysokie, no bo to ogólnopolska telewizja, prawda, spod i w ogóle, a ten, który miał przeprosić, nie ma tych pieniędzy, więc komornik sobie może, nie wiem co weźmie, tapetę czy coś, to nie wiem, weźmie telewizor i pójdzie. No więc wychodzi na to po prostu, że Wałęsa po prostu zwyczajnie, no nie odzyska tych pieniędzy, no i wyjdzie na to, że Wałęsa ma pełną satysfakcję, że przeprosił sam siebie za to, że jest agentem Bolkiem. Fajnie, nie? No nie wiem, dlaczego mnie to śmieszy, ja po prostu nie mogę. Sam siebie przepraszam za to. Ja i podpisuję się tylko innym imieniem. Tak bardzo chciał być przeproszony, tak nie mógł wytrzymać, no musi mnie tym przeprosić gość, a nie chcę, to co zrobię? Sam się przeproszę. I niech on płaci, ale on nie ma pieniędzy. No to ja i tak zapłacę za niego, byleby tylko ktoś mnie przeprosił. Żądam, żeby mnie ktoś przeprosił. Rany, jak dzieci, po prostu jak dzieci. Jeden o ziemniaka się obraża, były, prawda, tam coś, nie? Ziemniak, ja napisałem, że jestem jak ziemniak, niech mnie przeproszą, Niemcy! Niemcy mnie biją, mówię, że jestem ziemniakiem. Teraz Wałęsa. Obraził mnie, powiedział, że jestem Bolek. Nie jestem Bolek, nie mnie przeprasza. Sąd mówi, przepraszaj tego. A sąd też się zachowuje jak, nie wie, jak mama z dwoma dzidziusiami. Mówi, przeproś go, zabrać mu cukierka, przeproś go, proszę przeprosić brata. Przepraszam. A mówi, nie, nie przeproszę. No to brat, co ty na to? Sam się przeproszę, przepraszam się. No, a jemu niech mama zabierze cukierka.
Dobrze, mama zabierze. Ale ja nie mam cukierka! No to nie zabierze. To... Nie? No, polska polityka przypomina jakąś piaskownicę, a politycy polscy to przypominają dzieci. To nie jest w ogóle polityka. Polityka to powinna być gra. Jak śpiewał Kaczmarski w jednej piosence. Zdaje się, ambasador, tak coś był, ambasador, prawda, Rosji obserwował, co się dzieje w Polsce i tam było, że rozgrywka z Polakami to nie jest żadna polityka, tylko wychowywanie dzieci. I to tak właśnie wygląda. To są zachowania dzieci, to jest wychowywanie dzieci, Kaczyński jest jak dziecko, Wałęsa jest jak dziecko, wszyscy są jak dziecko. Jedyni, co byli jakieś tam trochę mało jak dziecko, to byli postkomuniści, kurde, tylko. Przynajmniej pili, zamiast robić się z siebie głupków po prostu i zachować jak dzieci. Tragedia po prostu, co jest, to jest straszne. Wszędzie na świecie tak jest, że politycy są jak dzieci. Rozumiem, że wszędzie są idiotami. Politycy z Unii Europejskiej to jest naprawdę jedna głupota za drugą. Już nie wiem, jak nazwać te ich absurdy. Zwykłą głupotę, nieumiejętność liczenia, brak wyobraźni, zero doświadczenia w prowadzeniu firmy, w życiu zwykłym jakimś. No okej, okay, to rozumiem. Ale nie są przynajmniej jak dzieci, nie zachowują się jak dzieci kompletne. Tylko jacyś tacy zdebilali dorośli, no ale chociaż dorośli. No ja nie wiem już co gorsze, naprawdę, jak dzieci. Tak, piosenka się nazywa, dobrze mówi Lesar, Rejtan, czyli raport ambasadora. Dokładnie tak było. Dobrze, zostawmy już tego pana. Z dziećmi nie będziemy zajmować. Niech się nimi sąd zajmuje, widocznie od tego jest. Się zajmuje takimi sprawami, kto kogo ma przepraszać, za co. No okej, okay, no takie sądy mamy w Polsce. Super, w ogóle, fajnie. Dobra, komu będzie lepiej, a komu nie? Co to za brednie? Dobra, Metro napisało, gazeta Metro, napisał taki artykuł, w którym mówi, jakie różne pomysły mają różni ludzie na to, żeby poprawić naszą sytuację w dobie kryzysu, nie? Bo ten kryzys jest ciągle. Jest wieczny kryzys, on już będzie trwał na zawsze, tylko będzie raz łagodniejszy, raz będzie super kryzys, potem kryzys kryzysu jeszcze, taki stan stabilnego kryzysu, stan, że wybuch kryzys podczas kryzysu następny. No więc pracodawcy, związkowcy i rząd prześcigają się w pomysłach. Co zmienić w kodeksie pracy w czasie kryzysu i bezrobocia? Rozumiem, że zmiany w kodeksie pracy mogą coś poprawić w czasie kryzysu i bezrobocia, tak? Rozumiem, żeby człowiek, który głoduje... I ma trzy kubki jedzenia, nie? Tutaj ma garstkę ryżu, tu ma garstkę fasoli, a tutaj ma, powiedzmy tam, no że coś trzeciego, nieważne, marchewkę. Teraz trzeba wymyślić, w jaki sposób ma przesypywać z jednej kubki na drugą, żeby być mniej głodny. O, to są rozwiązania, bo do tego się sprowadzają zmiany w kodeksie pracy. No co to do cholery ma zmienić kodeks pracy teraz w czasie kryzysu? Nie wiem. No więc... Pierwszy pomysł. Tutaj są trzy pomysły. Pierwszy. Rząd. Jaki ma pomysł? Chce nowych zasad płacenia pracownikom za nadgodziny. I to pomoże na kryzys. Tada! Tak myślicie? Czyli chodzi o to, żeby nadgodziny za dodatkową pracę w dzień wolny, żeby pracownicy dostawali rekompensatę i za dzień wolny, i za nadgodziny. O, czyli za to, że zapracują więcej, to jeszcze więcej mam zapłacić pracodawcy. I to ma poprawić sytuację ogólnie podczas kryzysu. Nie wiem, kto miał ten pomysł, ale kto by nie miał, to ja mu przypominam, że pracę dają pracodawcy. Im bardziej się ich obciąża, tym mniej mogą dawać pracy. Nie? No, więc jeżeli chcemy pomóc w sytuacji na rynku pracy, to trzeba pomagać pracodawcom, żeby mogli być bardziej efektywni, lepiej wydawać pieniądze, mogli zaoszczędzić, mogli uzbierać tych pieniędzy, bogacić się i wtedy będą wypłacać pracownikom. A nie kazać wypłacać pracownikom niezależnie od sytuacji na rynku gospodarczej. Bo to tylko zepsuje sytuację, bo przedsiębiorcy będą w gorszej sytuacji, więc albo będą bankrutować, albo będą zwalniać, albo będą mniej płacić. Albo no coś jeszcze, podniosą ceny i wszystkie te rozwiązania będą złe dla gospodarki. Wyjaśniłem? Proste czy nie? Czy to tu jakieś coś polemika jest? No ewidentnie nie jest proste. Bo jakby było, to by nie było takich głupot. Że to jest forma pomocy w czasie kryzysu, więcej płacić pracownikom za nadgodziny. W ogóle, od kiedy to w czasach kryzysu płacenie więcej pracownikom jest rozwiązaniem? Zawsze jak jest kryzys, wiadomo, że trzeba zacisnąć pasa, oszczędzać, płacić mniej, wytrzymać gorszą sytuację. Na tym polega kryzys.
ten kryzys jest konieczny, ta sytuacja jest konieczna, to oszczędzanie, zwiększanie efektywności, obcinanie kosztów, żeby uleczyć sytuację. To jest ten proces dochodzenia gospodarki do zdrowej sytuacji. Chwilę musi potrwać, ale powinien trwać rok, dwa, jeżeli się nie ingeruje. Jak się ingeruje, to trwa dużo dłużej. To już jest, to już było w historii. Ja tutaj już nie mówię teorii. Mówię to, co było do tej pory i zawsze będzie tak samo, bo zawsze matematyka działa tak samo. Ekonomia też działa tak, na tych samych zasadach. Ludzie robią to, co robią, zawsze, kierując się mniej więcej tymi samymi motywami. No i tyle. Pierwsza to była rada. Druga. NSZZ Solidarność chce coś. Ma tutaj lekarstwo. Wiadomo, że będzie głupo, tak? Tym razem chce ochrony osób pracujących na śmieciówkach. Przypomnę, że według Solidarności umowy śmieciowe to są umowy o dzieło i o zlecenie. Te tanie umowy, te zwykłe umowy, bez tej otoczki prawnej. Bo dla mnie jest odwrotnie. Umową śmieciową jest umowa o pracę, a umowa zlecenie i dzieło to są te lepsze umowy, bardziej elastyczne, dające więcej pieniędzy. No ale kwestia, właśnie nie wiem czego, punktu widzenia, może niech będzie. Więc na czym to ma polegać? No, że wprowadzi się okres wypowiedzenia dla osób pracujących bez etatu, urlopy macierzyńskie dla kobiet bez stałej umowy i prawo do urlopu. Wszystkie trzy pomysły w ramach tego jednego świadczą już nie tylko o kompletnej głupocie, skretynieniu tego, kto tego pisał, ale o tym, że nie rozumie w ogóle, o czym mówi. Umowa o dzieło nie może mieć żadnego wypowiedzenia, bo to jest umowa o dzieło, a nie o czas pracy. Co masz wypowiadać, że każesz mu, nie, ktoś ci mówi, zleca ci napisanie książki, a ty co, wypowiadasz zlecenie książki? To zrywasz umowę, może albo zerwać umowę, albo zrobić to. Nie ma trzeciego wyjścia, nie ma żadnych wypowiedzenia. To nie jest, no bo to wypowiedzenie jest tylko w umowie o pracę, na czas jakiś. To kto takie debilizmy proponuje w ogóle? Albo nie wiem, może gazeta Metro nie wie, o czym mówi, albo może związkowcy nie wiedzą, o czym mówią. Ja już nie wiem, naprawdę, nie orientuję się. Jedna głupota za drugą. No i co tam jeszcze mówili? Aha, urlopy macierzyńskie dla kobiet bez tej umowy. Jak jest umowa o dzieło, to w ogóle nie ma urlopów. Żadnych! Nie może być urlopów, to jest umowa o dzieło, a nie o czas pracy. Więc nie może być urlopu, bo nie da się mieć urlopu, no. Zobacz, urlop od 16 rozdziału książki? Co to w ogóle jest? No, nie wiem. Więc, no takie rzeczy w ramach zmian proponują ci ludzie. Nie wiem, ja to już zgłupiałem teraz. Po prostu Solidarność już bredzi coś, nie wiedząc, o czym w ogóle mówi. Nawet nie, wiem, nie warto złać tego. No i jeszcze... trzecie rozwiązanie, także głupie. Chcą podnieść płacę minimalną w ramach walki z kryzysem. O pomstę do nieba to wszystko woła, znowu. Może to też należałoby wyjaśnić, bo nie każdy rozumie problem. Zwiększanie płacy minimalnej, co prawda, wydaje się na pozór, że zwiększy płacę ludziom. Więc niby jest dobre to w czasach kryzysu dla tych ludzi, nie? Bo zarabią im więcej. Ale to jest tylko wtedy tak działa, kiedy weźmiemy pod uwagę jeden przypadek tylko. Czyli przypadek akurat takiego pracodawcy, który ma trochę nadwyżki pieniędzy i może mu zapłacić komuś, kto pracuje na płacy minimalnej o 100 zł więcej na miesiąc, bo właśnie 100 zł chcą zwiększyć. Więc w takim przypadku okej, będzie dobre, ale nawet wtedy jest skutek negatywny. Pracownik zarabia więcej o 100 zł, tak, ale pracodawca ma mniej o 100 zł na inwestowanie, na bogacenie się, na dokupienie nowych maszyn zwiększających efektywność pracy, na szkolenia, na kupno większej ilości towarów, które może sprzedawać. Nie będzie miał tej stówki razy tyle, ile ma tam pracowników. Co miesiąc tej stówki nie będzie miał. Więc to nie jest takie dobre. To będzie szkodliwe na dłuższym etapie dla gospodarki, bo przedsiębiorcy nie będą mogli się rozwijać. Będą się mogli mniej rozwijać. Inaczej mówiąc, przejadamy dzisiaj inwestycje na przyszłość, podnosząc płacę minimalną. To nie jest chyba dobre, nie? Może lepiej wytrzymać trochę dzisiaj, mniej zarabiać, nie? Po to, żeby zarabiać więcej w przyszłości. Trzeba się zdecydować. Jeżeli coś ma być dobre na przyszłość dla gospodarki, to trzeba zmniejszać płacę minimalną albo znieść w ogóle właściwie, bo są zbędne i szkodliwe. No więc, ale to jest tylko w tej sytuacji. W innej sytuacji, kiedy pracodawca, który nie ma żadnych nadwyżek, będzie musiał płacić o 100 zł więcej, albo zwolni kogoś, nie? Albo każe mu za to więcej pracować, za tyle samo pieniędzy, czy za tą stówkę więcej pracować, żeby odrobił to jakoś. No, albo nie zatrudni nowego,
No tak czy inaczej, będzie jakiś brak. No 2 plus 2 musi się równać 4. Jeżeli ktoś doda do tego stówkę, no to będzie trzeba po drugiej stronie równania dodać stówkę. No po prostu nie da się zmnożyć pieniędzy dyrektywą. No skąd ci weźmie pracodawca? No musi zarobić. No. Zawsze podnoszenie płacy minimalnej zwiększa bezrobocie. Zawsze! Tak jest, po prostu tak to działa. Nie tylko jest problem, że jest większe bezrobocie, że statystyki są większe. Inny problem jest taki, że ci, którzy chcą zaczynać pracę, a nic nie umieją jeszcze, mają barierę wejścia. Bo mogą zatrudniać, można zatrudniać tylko ludzi, których praca jest warta 1500 zł na miesiąc. A co, jeżeli praca kogoś jest warta mniej? 1000 zł. Albo fuksem zatrudnią się na stanowisku, gdzie ktoś im da więcej niż ich praca jest warta. Raczej się rzadko zdarza, bo pracodawca no, to nie jest instytucja charytatywna i chce też zarabiać. Albo nie będą mieć pracy i pójdą na zasiłek, no po prostu. Albo mogą zakładać własne firmy i wtedy sobie wypłacą 1000 zł. Bo tyle jest warta ich płaca, a praca, ale raczej to jest utopia. Też jest niemożliwe, bo za 1000 zł to oni na sam ZUS będą musieli płacić, więc nie da się. Nie da się, po prostu dla tych, którzy wchodzą na rynek pracy, płaca minimalna jest zabójcza. Uniemożliwia im zdobywanie doświadczenia. Nie mogą zaczynać w ogóle, nie ma żadnego początku. Nie ma dla nich żadnego płynnego wejścia na rynek. Muszą nagle umieć wszystko na tyle, żeby ich praca była warta 1500 zł. A jak nie będzie warta, sorry, nie ma, my nie możemy ci płacić mniej. A ja i tak chcę więcej. A to umiesz coś? Nie. No to co chcesz? Czemu chcesz więcej? Więc takie są pomysły, wszystkie trzy są głupie. Nikt nie ma żadnego sensownego pomysłu, który może naprawdę coś poprawić w czasie kryzysu. Nie widzę przyszłości w tym kraju. Nie widzę. Nikt nie ma pomysłu na poprawianie. Nie widziałem żadnego. Czy ktoś widział gdzieś jakiś pomysł rządzących na to, żeby naprawdę poprawić stan gospodarki w Polsce, żeby ludziom się lepiej żyło, więcej zarabiali na dłuższą metę? Jak ktoś zna takie propozycje, niech powie, no. To może nie wyjadę. Może inni nie wyjadą. Może będzie nadzieja. Na razie nie widzę. Jak ktoś ma komentarz, niech dzwoni. Jest przez Skype kontestacja.com albo 222-195-321. Dzisiaj nikt nie dzwoni, widocznie fajnie nawijam, albo nikt nie chce już ze mną gadać. Chodźcie, zadzwońcie. Słucham. Nikt nie dzwoni. Dobra, to ja wam opowiem teraz, jak nikt nie chce pogadać sobie, ale mówię zbyt oczywiste rzeczy. Herbata w kuflu, no taka wysokoprocentowa. Nie, miód. Bardzo dobry miód. Miód przez T. Bardzo, bardzo dobrze mówisz, instalacja. Anunaki na czacie mówi, nikt nie dzwoni, bo Martin poszedł na współpracę z policją. No, znaczy to inaczej było, bo policja poszła na współpracę ze mną. Także w sumie, no... Nie, no bardzo, bardzo fajnie. 13 punktów, dla których jest źle w Polsce. Taki jeden przedsiębiorca napisał. I ciekawy jestem, czy się z nimi zgodzicie. Czy ze wszystkimi, czy z niektórymi, czy z żadnym może. I do jakiego stopnia. Bo ja na przykład, no różnie mam tutaj. Ale przynajmniej to jest jakiś przedsiębiorca. Z tym, że trzeba zauważyć, że to jest według opisu biznesmen z Nowego Sącza, właściciel firmy, która jest drugim co do wielkości producentem okien dachowych na świecie. Więc raczej to duża firma, więc może mieć inną perspektywę. Przypomnę, że gospodarka polska i większość gospodarek się opiera nie na wielkich firmach, nie na żadnym drugim na świecie producentem okien dachowych, tylko na małych i średnich przedsiębiorstwach. Na tych małych i średnich. No, to jest większość tego, co się wytwarza w Polsce, to jest większość miejsc pracy, więc o nich by fajnie było zadbać. No, ale wielkich w miarę też. Okej, okay. Pierwszy powód, a zanim powiem o pierwszym powodzie, to zadzwoni Oskar. Cześć, Oskar. Komentarzyk. Cześć, Martinie. Cześć. Powiem od razu, że cię nie słuchałem, bo nie dałem rady, ale... Ale... Znaczy, tak źle mówię, już się mnie nie da słuchać. Ja już nie dam rady ciebie słuchać. Nie, o to chodzi. W sumie miałem inne zajęcie, obowiązek.
ale o co chodzi? Chodzi o to, że nie wiem, czy jest sens, żebyś czytał 13 powodów, bo... Dlaczego? No bo kurczę, są tylko dwa powody w tym kraju, dlaczego jest tak, jak jest. No. Tylko dwa? To przesada. Ludzie są za bardzo dojeni i za bardzo kontrolowani i to są dwa tylko powody, które są przyczyną wszystkiego. No. Czy ja wiem? A mentalność Polaków? Mentalność się zmienia w zależności, no jakby w ten sposób byli dojeni i kontrolowani w Anglii ludzie, to tak samo by się zmienili mentalnie. To jest kwestia czasu, powiedzmy. My jesteśmy dojeni od 80 lat i kontrolowani od 80 lat i dlatego tak się ukształtowaliśmy, no. Ja znam Amerykanów, którzy żyją w Polsce i mentalność im się nie zmieniła na polską wcale, tylko przeważnie wyjeżdżają, bo nie są w stanie już wytrzymać. A ile żyją? Ile, powiedzmy, w jakich domach oni są wychowani? No latami, no ale wychowani są w innych standardach. Nie mówię przyjezdnych, tak, wychowani byli za granicą. No właśnie o to chodzi, nie? My wyrastamy w domach, w których się nie mówi o powiedzmy normalnych sprawach życia codziennego, tylko o problemach, prawda, wiecznie problemy troty. Z pieniędzmi, problemy, prawda, z trotylami, innymi rzeczami. To się po prostu... No czyli to jest problem, no to sam mówisz, że jest też inny problem, to jest problem wychowania. Nie, ale to wszystko wynika z kontroli i z tego, że nie ma pieniędzy, bo jak ludzie mają pieniądze i nie są kontrolowani, to robią co chcą i mają w dupie to, co się dzieje z trotylami i tak dalej, nie? A może piją, może przepiją wszystko? A niech se przepijają, no to też są szczęśliwi wtedy. Ci, co piją, to akurat nie mają problemu żadnego, nie? Ich rodziny mają problemy na przykład, a oni potem mają problemy. Ale często ci, co piją, to ich z rodzinami piją razem, więc jest okej. No nie wiem, wiesz co, ja nie sądzę akurat, że to takie picie to takie lecznicze, zdrowotne i uszczęśliwiające. Ale ja tutaj tak się zacząłem zastanawiać ostatnio, bo było wydanie główne chyba, nie pamiętam, już tydzień temu, i zadzwonił Jacek Kardaszewski, co w ogóle mnie zaskoczyło, że słucha kontestacji. No tak. No, ale bardzo miło, fajnie. Może się przekona. Bardzo fajnie rozmawiał, tylko potem w komentarzu oczywiście zbluzgał prowadzącego, że nie pozwoli mu mówić przez pół godziny. A no to swoją drogą, tyle, ale fajnie mówił, z tym, że ja tu mam dwie uwagi. Nie mam kiedy zadzwonić, więc może teraz powiem. Jedna uwaga to jest taka, że on tam powiedział, że ktoś się może urodzić urzędnikiem i dlatego należy, prawda, mu zapewnić, żeby mógł jako urzędnik pracować. Urodziłem się urzędnikiem. Ja teraz mam pytanie, czy jeżeli ktoś się urodzi urodzonym mordercą albo urodzonym złodziejem, to też mu należy zapewnić możliwość pracy. Bumelantem albo pijakiem. Albo tak, pijakiem to no może, nie wiem. No to już sobie sam dobry przykład. Jestem może pijakiem, tak, urodziłem się, dajcie ale mi zapewnić. To jest jedno, natomiast druga sprawa jest taka, że ja słuchając tej wypowiedzi doszedłem do wniosku, że jednak jest problem po stronie wolnościowców, mianowicie taki, że wolnościowcy odnoszą się z wyraźnym lekceważeniem problemu socjalu tak zwanego, nie? No. I to jest problem, bo ludzie jednak tego socjalu oczekują i oczekują nawet nie samego socjalu, żeby dostać, chociaż to oczywiście też na pewno, ale jak słuchają polityka, to oni chcą wiedzieć, co on o tym sądzi. I takie zbywanie, że prawda, zlikwidować socjal, to ich jakoś nie satysfakcjonuje. Powiedział, co sądzi, zlikwidować. No tak, ale no jednak to nie jest taki program, no to jest jednak drastyczne dosyć podejście, można to w sposób jakiś sensowny, powiedzmy, rozważyć. Zresztą ja sam są inne opcje tak naprawdę, socjal nieprzymusowy na przykład, socjal z własnego wyboru, ubezpieczenie po prostu. No tak, ale tu chodzi o coś takiego, bo jak sam dobrze wiesz, w Biblii jest napisane, jest tak naprawdę socjal w Biblii, w prawie polskim zapewniony, bo jest napisane, że oczywiście, no jest, dlatego że... To się nie nazywa socjal. No nie nazywa się socjal, ale jest napisane, że, prawda,
masz zebrać ileś tam, jakąś część ze zboża zebrać, a resztę masz zostawić dla biednych, żeby sobie zebrali. Tak. Jest coś takiego. Tak samo w sadzie, jeżeli zbierzesz owoce, to co spadło masz nie podnosić, bo to sobie mają biedacy zabrać. Ale to nie jest socjal. Socjal się wiąże z przymusem. Ale... A tutaj nie było przymusu. Jest własność przymus, pozostaje. Pozostaje szacunek do własności tego, kto zostawia. Bardzo. Czy te jabłka, czy tam owoce, które spadną z drzewa, nie są już twoją własnością? Są twoją własnością, a prawnie masz ich nie podnosić. One mają zostać dla biednych. To nie jest prawnie. To jest inaczej. Powiesz, decydujesz, które, dalej ty decydujesz, które, decydujesz ile, decydujesz, czy w ogóle jak sam głodujesz, no to nie zostawisz. Jak masz pierony, zostawisz dużo. To nie jest określona ilość, że 10% musisz zostawić. Zostaw, pamiętaj o biednych, o to chodzi. Ale tam w tej Biblii to wszystko jest zorganizowane z tym szacunkiem do własności. Nie odbiera się prawa własności do tych jabłek. Socjal odbiera prawo własności. Mówi, że ty nie masz prawa, to nie jest twoje, co oddajesz. Ja myślę, że tu mylisz się jednak, bo to nie socjal odbiera prawa, tylko chora realizacja socjalu odbiera prawa. To ludzie odbierają prawa, żeby realizować socjal. A ja uważam, że można by było to zrealizować w taki właśnie sposób, żeby nie naruszać praw własności. Można by było ustanowić prawo, nie na przykład instytucje, które zajmują się socjalem, tylko ustanowić prawo właśnie takie, które na przykład nakazuje jakąś część przekazywać biednym. Ale tak jest teraz. Ale ty se sam przekazuj tym biednym, sam se ich szukaj, żeby im dać. Albo na przykład może... Aha, to nie to, że chcesz przymusu oddawania pieniędzy, to jeszcze obowiązek robienia za instytucję, która ma szukać biednych. No to już w ogóle super. To teraz już nie dość, że mi połowę pensji zabierałem, to jeszcze ja muszę tą pensję poszukać biednych, dać im, wziąć od nich kwitek, że dałem, tak? No nie o to chodzi, bo to jest... To jak inaczej? No ja rzucam takie propozycje, które są do rozważenia, może faktycznie nie zawsze... Nie wszystko jest mądre, nie wszystko jest sensowne, ale jednak, sorry, ale uważam, że jednak jest masa, jest jednak duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej przez jakiś czas, zanim kraj dojdzie do dobrobytu z tego socjalizmu takiego twardego, z tego państwa opiekuńczego i dojącego ludzi i kontrolującego, zanim to wyjdzie, to przez jakiś czas ludzie będą umierać na ulicach, niektórzy. Nie muszą od razu umierać na ulicach. Będą. Da się to lepiej zorganizować. Ludzie zanim się przestawią na to, że nie będą bali się dać, bo im braknie samym, bo mi braknie, prawda? To ja nie dam, bo nie wiadomo, czy mi starczy dla mnie. Zanim się to zmieni, to będzie musiało minąć na pewno trochę czasu, a poza tym zawsze będą tacy ludzie, którzy no będą mieli problem i jednak pozostawienie tych biedaków na łasce tylko... No, dobra, tylko... ja rozumiem, o co chodzi, ale pomiędzy socjalem... I teraz ja mam taką ideę, bo ten socjal taki pełny, jak powiedzmy na Zachodzie się realizuje i taki, który by chciano realizować w Polsce, no to jest faktycznie nie do spełnienia i tak dalej. Ja natomiast... Dobra, okej, okay, ale musimy... Nie możemy całą audycję o teoriach socjalowych. Tylko to jedno chciałem powiedzieć, że... Co by zrobić, jakby na przykład zorganizować lokalnie, prawo by powiedzmy zobligowało lokalne społeczności, że tam, dajmy na to wójtów czy tam burmistrzów, żeby zrobili koło urzędu miasta jadłodajnię publiczną i noclegownię w jakiś taki najtańszy sposób, prawda, kwota maksymalna przeznaczenia na to by była, minimalna by tam powiedzmy była uzależniona od powiedzmy zapotrzebowania, a maksymalna, że więcej się nie da, jak nie ma więcej, no to nie ma, nie? Ale czemu oni? Ale teraz, ale czekaj. Skąd ale finansować? I teraz sprawa jest zasadnicza taka, ja uważam, że te jadłodalnie powinny być publiczne, one powinny być na widoku i każdy powinien widzieć, kto tam do tej jadłodalni chodzi i kto korzysta z tego socjalu. Po co? Po to, żeby nie było mowy, że ci ludzie mają mieć godność. Jak korzystasz z socjalu, to nie masz godności. I teraz
bo cały socjal ten zachodni... Już są teraz jadłodajnie, ja nie wiem, gdzie tu problem jest. Nie, cały socjal zachodni opiera się na tym, że ludziom się daje nie tylko za darmo jedzenie i wszystko, co potrzebują, ale im się jeszcze zapewnia, żeby oni nie czuli się źle, że oni biorą. A tu chodzi o to, że jak... Żeby się czuli źle. A tu właśnie o to chodzi, że jeżeli... Zgnoić do końca tego że jeżeli bierzesz i żebrasz, to masz czuć na karku, że to nie jest w porządku, masz czuć na kartku, że to jest wstydliwe i tak dalej. A po to, żebyś już nigdy z tej biedy nie wyszedł. No, dobre, nie, fajne. No właśnie nie. A widzisz, jak się czujesz zgnojony, jak czujesz, że nie masz godności, że bierzesz, to cię, według ciebie to zachęca człowieka, żeby zaczął pracować. Jeżeli musisz wstydzić tego, że bierzesz, to pomaga znaczy, ci to, że jest to motywacja do tego, żeby się więcej nie wstydzić. Czyli tak myślisz? Robić, byłeś kiedyś biedny? Gadałeś kiedyś z żebrakiem? Co? Gadałeś kiedyś z żebrakiem? Zapytaj tych ludzi. A ty uważasz, że żebrak będzie coś robił w ogóle? On zawsze będzie żebrakiem. Nie zawsze będzie. Znam takich, którzy przestają być żebrakami i wiem, kiedy przestają żebracy być żebrakami, co ich do tego skłania, a kiedy nie przestają. I to, co mówisz, to nie sprawdza się w praktyce. Ja wiem, to brzmi może dobrze teoretycznie, ale w praktyce to tak nie działa. Żebracy są przyzwyczajeni do tego żebrania. Stają na nogi, musi się rzeczywiście być potężny impuls w ich życiu, ale żeby stanęli na nogi, to muszą odzyskać wiarę w to, że w ogóle mogą. Muszą mieć... A dobra, to jest o czym... Pogadamy o tym kiedy indziej, bo to jest... Ale do odzyskiwania temat... wiary to na pewno nie jest potrzebne państwo. No państwo to jest do mało czego potrzebne tak naprawdę. Dobra, okej, okay, dzięki. To był... A, to był Oskar. Oh my goodness, ale ja, tu było dużo rzeczy, z których się bym nie zgodził i polemizował, ale tematem było, a możemy zresztą zostawić przy tym socjalu. Dobra, czemu nie? Dzwoni Tomasz, cześć. Witam serdecznie, cześć Martin. Tomasz G. Socjal, Boże, no to nie wiem, od 2004 roku tak się to wszystko rozwinęło. Ja pamiętam czas 90-89, kiedy to wszystko padło, do 90 tak średnio 3-4, kiedy nie było socjalu. Znaczy, był tam jakiś socjal, ale do socjalu chodziły sobie tylko elementy jakieś tam wywrotowe czasami. Jak to działało? Bo ja nie pamiętam właściwie tego, co się działało w ten sposób, że do socjalu chodziły, no powiedzmy sobie, z 10 bloków, gdzie tam, no ja pamiętam, z 10 bloków 2-3 rodzinki chodziły i to nas zazwyczaj wywrotowcy faktyczni, tak? Nie cwaniacy, czy takie teraz. Lumpy takie, tak? Takie lumpy totalne i to chodzili tylko wtedy, kiedy przetrzeźwieli, no. Bardzo rzadko i wtedy. Ale wtedy była różnica podstawowa. Po pierwsze, ZUS płacono wtedy 130 zł. Wiadomo było, że to się płaciło w jednej składce i wszystko było na takim poziomie, wtedy to było w tysiącach jeszcze, pamiętam. To był taki poziom. Podatek był, to była śmieszna sprawa, bo naprawdę to się płaciło, bo ryczał na książkę, w zależności jak to wszystko się ustaliło z samego początku i nikt z przedsiębiorców nie myślał o tym, że nie uzbiera na ZUS, że nie uzbiera na podatek, że nie będzie miał, powiedzmy sobie, na wypłatę dla pracownika itp. itp. Dzisiaj ludzie są nauczeni tego, że tak jak właśnie przed chwilą słyszałem, że no, trzeba zagwarantować socjal, że na zachodzie to, na zachodzie tamto. No chwileczkę, w momencie, kiedy tak naprawdę faktycznie ZUS byłby niższy, powiedzmy sobie na dzień dzisiejszy, gdzieś w wysokości 250 zł, niech ten podatek śmieszny, jaki jest, niech zostanie, VAT też niech zostanie, wszyscy by sobie doskonale poradzili. Tutaj i w momencie, kiedy wszystko by zjechało do tego poziomu, to nikt nie bałby się otworzyć firmy. A doszło właśnie do tego, że ja, jeżeli teraz słyszę, że ktoś chce otworzyć firmę, młody człowiek zwłaszcza, to staram się z nim rozmawiać i mówić, słuchaj, po pierwsze, to, że będziesz płacił 300 zł na razie, to jest takie, powiedzmy sobie, jak uzależnienie narkomana. Dajemy mu z początku pierwszą działkę bardzo albo za darmo, albo za grosza, a później on przyjdzie i będzie musiał. Tak? ZUS wciąga. ZUS wciąga, niestety, jakby nie było. I przestrzegam wszystkich, żeby nie otwierali tutaj, zwłaszcza firm jednoosobowych, czyli tych przedsiębiorstw, jak już to słyszałem. Działalności gospodarczej. No tak, ja się zgadzam. Rzeczywiście, bo z tego, co dzisiaj wiem, zakładać należy zdecydowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nigdy działalność gospodarczą na siebie. Bo to całym majątkiem odpowiadamy. Tutaj ludziom trzeba otwarcie o tym mówić. I co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o problem?
Doniu i cała reszta nie poruszają tego tematu, żeby wyjść na prostą, to trzeba po prostu zjechać z tymi kosztami, które są największe, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, tak? Mhm. Koszt pracy jest bardzo wysoki. No, 1000 zł dla zaczynających przedsiębiorców, tych, którzy oczywiście chcą się rozwijać. No i jeszcze, żeby zatrudnić pracownika, który powiedzmy sobie, no nawet gdyby to był inżynier, tak? Mamy na tyle jakiś pomysł, chcemy cokolwiek otworzyć, jakieś tak pieniądze są, chcemy kogoś zatrudnić. No bądźmy szczerzy, taka osoba 1000 zł na ZUS, no podstawa 1000, nie wiem ile jest teraz, 1550, to żeby zarobić te 2500 czy 3000, żeby ten człowiek zarobił, to jest taka suma kosmiczna na rynku, gdzie jest już recesja, gdzie nic nie idzie i zero sprzedaży, zero produkcji itp. itd. O tym też się nie mówi. I to wszystko wstecznie. Podstawa. No tak, znaczy pamiętajcie o tym, że żeby pracownikowi dać powiedzmy 2000 zł, to trzeba wydać na niego 3500 gdzieś. A on musi zarobić jeszcze więcej, bo ta firma musi zyski przynosić, więc tak naprawdę pracownik musi swoją pracą wypracować powiedzmy tam z 5000, żeby dostać 2. Tak. No, ja to jest trochę słyszę trudne. W takim kryzysie niby, ale z drugiej strony no, związki zawodowe, które mówią o tym, że płaca minimalna musi być. No nie ma sprawy, tak? Tylko... Niech otworzy sobie własną firmę, niech zobaczy, na czym to wszystko polega. Jeszcze nie słyszałem czegoś takiego w wypowiedzi żadnego związkowca, żeby wytłumaczył swoim członkom, tudzież na jakichś tam wiecach, żeby wytłumaczył, że no słuchajcie, jest tak i tak, przedsiębiorstwo zrobiło tyle i tyle, a utrzymanie was kosztuje tyle i tyle. Tego właśnie przydałoby się trochę przypominać, właśnie zawsze przypominać pracownikom, ile kosztują pracodawcę. Jak to w ogóle działa od strony pracodawcy, bo tak naprawdę to dzięki pracodawcy mają tylko tą pracę. Powinni naprawdę mieć przynajmniej jakiś szacunek do niego za to, no bo to jest jego... No to tak zostało wkręcone i teraz właśnie przez komunę było wkręcone, że pracodawca to jest tak zwany szuler, to jest jakiś tam człowiek, spekulant, najczęściej to był, który handlował gdzieś tam, posiadał wszystko oczywiście, bo on musiał myśleć i organizował sobie towary i zawsze miał towary, jeżeli miał prywatny sklep. No tak, ludzie myślą, że to wszystko się tak z powietrza bierze, oni pracują, i dobrą robotę robią i pieniądze do głowy. Że ludzie myślą, że pieniądze automatycznie przychodzą, jak oni robią ciężką robotę. Im więcej się napocą, to ten pot się magicznie zmienia w pieniądze. Nie? I potem oni powinni dostać te pieniądze, bo ten pot to jest właściwie, są diamenty płynne, jak się wyparowują do atmosfery, są takie przyrządy, które to zamieniają na miliony i... No nie, no, że ludzie, brak wyobraźni, zero wiedzy, tragedia. Ale co byś powiedział o socjalu? Co zrobić z socjalem? Co zrobić z socjalem? No, powiem szczerze, no nie mam takiej koncepcji. Gdybyśmy zjechali... Tak jak mówię, żeby ruszyła gospodarka, musimy zrobić podstawową rzecz, obciąć koszty, jeżeli chodzi Vincent i cała reszta muszą coś wymyśleć. Wrócić do tej reformy, no powiedzmy Wilczka, tak? Kiedy wszystko, co nie było zabronione, było dozwolone, 14 tylko zakazanych koncesyjnie działalności gospodarczych i to wszystko. A teraz mamy około 400 koncesji na wykonywanie zawodów i to wszystko wstecznie rynek pracy. Przedsiębiorczość też jest ograniczona właśnie przez to. Za ustawy Wilczka był wilczy kapitalizm, wiesz. No, ale to też jesteśmy w takim, za przeproszeniem, gównie, większym niż w 89, większym niż w 1980 roku. Jest straszna recesja. Ale mamy skąd spadać. Już jesteśmy wysoko, teraz spadniemy, to chwilę będziemy lecieć. Tak, chwilę będziemy lecieć, a potem nas po prostu nie będzie. No, jak rąbniemy, to ino raz, jak to się mówi. No, niestety. I tutaj ludziom trzeba po prostu uświadamiać. Nie mają zielonego pojęcia, na czym polega, skąd się biorą pieniądze, jakie są koszty pracy. Ludzie w wieku 40 paru lat, wydaje mi się, że no przecież mamy gwarantowane, jesteśmy w Unii, to tamto, w Unii są przepisy takie i takie, powinniśmy dostawać tak jak na Zachodzie. Dobrze, nie ma sprawy, ale nie stać nas na to. I jeżeli chodzi o socjal, zacznijmy wpierw, zadbajmy o tego, który tworzy, który płaci te podatki, żeby jemu było jak najlżej i on te podatki zacznie płacić. Znaczy inaczej mówiąc, zanim zaczniemy rozdawać pieniądze, to pomyślmy o tym, jak je najpierw zarobić, bo ich już nie ma czego rozdawać.
bo tutaj nie ma czego rozdawać i od 2004 roku ludziom się wkręca, że no socjal to jest podstawa, no i w momencie, kiedy dopłacimy mu do mieszkania, dopłacimy mu do tego, stworzymy jakieś śmieszne szkolenia w jakiejś śmiesznej kuroniówce, którą też bym pogonił, szczerze mówiąc, bo to jest instytucja niepotrzebna. I to musimy otwarcie ludziom mówić. Prawda jest taka, że jeżeli nie zrobią Vincent i cała ta reszta, obojętnie kto będzie, będą dalej się kręcić wokół jakiegoś tam Piechocińskiego, czy wejdzie, czy nie wejdzie, a nie zrobią nic w kwestii gospodarki i nie uwolnią tej gospodarki, czyli rynku pracy, rynku podatków i ZUS-u, nie obniżą, a na pewno nie obniżą, to będzie syf. Będzie kompletna sesja i wszyscy wyjadą. Nadziei nie ma dużo. To jeszcze pytanie jedno na koniec. Czy, bo ja tutaj zacytowałem jakieś tam propozycje zmian na czasy kryzysu i jedna głupsza od drugiej, każda szkodliwa. Czy słyszałeś, że ktoś ma jakieś propozycje jakichś tam reform, zmian konkretnych, które by mogły pomóc w gospodarce, nie. zarabiać więcej? Znasz? Nie, nie słyszałem. I ja się też znaczy... Nie słyszałem od tych osób, które powinny o to zadbać i to jest bardzo niepokojące. Tak jakby... Które mogą coś zmienić w prawie no teraz. Tak. Tutaj niestety nie przewiduję wielkich rewelacji. Nadziei nie masz dużo. Nie, no bardzo dużo ludzi wyjeżdża. Bardzo wyjeżdżasz? Dużo ludzi wyjeżdża. Też? Ja, no niestety, ja nie wyjeżdżam, nie znam języków. I, no, to... i my wife mi nie pozwala, chętnie bym pojechał. Ktoś ją wkurzy, wiesz, doniesie życzliwy, to pewnie też zmieni zdanie po paru wizytach na policji. To spodziewam się właśnie wizyt, no zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Tak naprawdę ale bardzo to... często jest, że ci, którzy chcieli wyjechać, którzy wyjeżdżają albo już wyjechali, wcale nie chcieli wyjechać, oni chcieli tu być, ale coś ich zmusiło do tego, że już nie byli w stanie tutaj być, skoro mają możliwość być gdzie indziej. Także jakbyś wyjechał, a potrzebowałbyś dobrej sprzątaczki. Człowiek, wyjeżdżam. To ja doskonale sprzątam. Że nie ma... Dobrze. No dobra, to będzie na tyle. Dziękuję. Dzięki, dzięki wielkie. Do usłyszenia. Na razie, dzięki. No więc to był raport Martina. Jeszcze chwilę gadamy. Dobra, nie powiem wam o tych 13 powodach, dlaczego jest źle, bo jak już zaczęliśmy o tym socjalu, to możemy chwilę o tym pogadać. Wiecie co, bo ja rozumiem, jest problem rzeczywiście w tym, żeby przekonać ludzi tak przyzwyczajonych do tego socjalu do jakiegoś wolnego rynku. I ja myślę, że są rozwiązania, które nie są aż takie szokujące dla tych ludzi, którzy tam chcą socjalu, boją się. Można naprawić kilkoma sposobami, na lepsze przynajmniej trochę załatwić ten problem socjalu. No pierwsza rzecz, która jest łatwa do zrobienia, to zwiększyć konkurencję, zlikwidować monopol. To zawsze pomaga. Inaczej mówiąc, nie że tam kuroniówki czy tam darmowe obiady rozdaje jedna państwowa instytucja, tylko jest kilka do wyboru i one muszą konkurować między sobą. Bo to zawsze zwiększy efektywność, to jest zawsze oszczędność, zawsze ta lepsza wygra. No więc zawsze zwiększanie konkurencyjności pomaga. Druga rzecz, żeby zrobić tak, żeby jak najbardziej likwidować przymus, jak najwięcej zwiększać wybór, dobrowolność. Można obowiązkowe ubezpieczenia zastąpić dobrowolnymi. To są dalej ubezpieczenia, więc ludzie mają, rozumiem, że jest strach przed przyszłością i bezpieczeństwo jest w cenie, poczucie bezpieczeństwa. Ludzie są gotowi dużo zapłacić, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa. Dlatego nawet są w stanie wytrzymać z ZUS-em. Ale gdyby im dać wybór, że dalej macie to bezpieczeństwo, ale możecie wybrać. ZUS albo i taki, albo siaki, macie 20 różnych opcji do wyboru. Jedne wam dają więcej, drugie mniej, jedne pozwolą oszczędzić teraz, żeby mieć więcej, a inne odwrotnie. To dalej będą mieć ludzie poczucie bezpieczeństwa, ale poczują, że mają wpływ na to życie. A konkurencja między ubezpieczeniami zwiększy efektywność tego całego systemu. I to poprawi na pewno. To jest sposób na rozwiązanie problemu. Nie jest szokujący, nie jest radykalny. Jest do przyjęcia dla zwykłych ludzi na ulicy. Jest do zastanowienia się. Nie powie przecież, jak rzucę mu taki pomysł, co jakby było wiele ZUS-ów i możesz pan wybierać. To nie powiesz, a oszołom. Powie, może, nie wiem, może, nie, dziwny pomysł, ale mogę się zastanowić. Nie boję się tak bardzo. Może idźmy w tą stronę. Można z ludźmi tak rozmawiać. Przecież to jest część koncepcji wolnorynkowej. Więcej wolności, większy wybór. Czemu nie? Zły pomysł? Nie wiem. Może nie najlepszy, ale lepszy od tego, co jest, nie? Zawsze zwiększenie, ulepszenie sytuacji, która już jest fatalna sytuacja. Old Shatterhand dzwoni. Podoba mi się, że dzwoni Old Shatterhand. Hello. Cześć Martin. Cześć. Słychać mnie bardzo dobrze.
Dobrze. Słuchaj, w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć, zostało już powiedziane przez mojego przedmówcę. Mówił tak solidnie, konkretnie, że w zasadzie nic dodać, nic ująć. A, bo też radiowiec. Bardzo konkretnie. Natomiast, żeby nie być tutaj jeszcze gołosłownym, bo wszyscy, jak wiadomo, wyjeżdżają do Anglii na zachód, trzeba się tutaj zastanowić, dlaczego wyjeżdżają. No, odpowiedź właśnie padła z ust mojego poprzednika. Mówił, że tam są niskie koszty pracy, tam się po prostu nie doi tak ludzi, którzy coś robią, którzy biorą przed siebie życie i biorą je we własne ręce. Żeby nie być gołosłownym, jest coś takiego w Anglii, zresztą prowadzisz spółkę, radio jest w Anglii zarejestrowane, pewnie wiesz, o personal allowance, czyli tak. O progach twojego dochodu. Kwota zwolniona od podatku. Ona tak, w Polsce też jest, tylko w Polsce to jest nieporozumienie. No. To znaczy, tam w ogóle to jest chyba jakieś, nie wiem jak teraz, ale około 6 tysięcy funtów. Czy dobrze mówię, czy nie? Więcej chyba. Z tego co pamiętam, wychodziło jakoś 2500 zł miesięcznie, że tyle masz, to jest twoja kwota nieopodatkowana, dopiero od tego progu opodatkowuje się twoje przychody. No właśnie i trzeba to ludziom zwyczajnie powiedzieć, żeby sobie wyobrazili, że mogą sobie zarobić 2,5 klocka na rękę miesięcznie i ani grosza nie zapłacić skarbówce, ani ZUS-owi, ani nikomu w ogóle. No tak, bo to jest minimum egzystencjalne. Nie można brać od ludzi, którzy nie mają co jeść pieniędzy po to, żeby im fundować darmowe jadłodajnie. Wystarczy im po prostu nie zabrać pieniędzy. No zgadza wystarczy się. Trochę myślenia, to dalej jest, wiecie, bo powyżej tej kwoty i tak się pobiera te podatki, ale pobiera się jakoś z mózgiem, żeby nie doprowadzać ludzi do ruiny, ludzi, których się doi. Nie no, ktoś by mógł pomyśleć, no dobrze, to Anglia, więc 2,5 tysiąca złotych przeliczając za złotówki, to pewnie biorąc pod uwagę koszty życia, no to pewnie tak jak w Polsce jest mniej więcej. Tak, to tam jest guzik, prawda, bo jedzenie w Anglii jest na porównywalnym poziomie, co i u nas w Polsce, a niektóre produkty nawet są dużo tańsze. Owszem, mieszkanie jest droższe, no ale cóż. Generalnie 2,5 klocka można by było sobie zarabiać, to nie są żadne fanabery, że ktoś jakieś Eldorado gdzieś znalazł. No tak faktycznie jest. Zwiększono tak to jeszcze. Ja powiem dokładnie kwotę, bo tutaj mam właśnie napisane. Podwyżka będzie o 1000 funtów jeszcze w tym roku tej kwoty. Do 10 tysięcy prawie dochodzi. To jest około 9,5 tysiąca funtów. Rocznie. No i właśnie tutaj jest klucz całej sprawy, bo wyobraź sobie, że w Anglii właśnie ludzie mają zupełnie inne podejście do życia. Nie interesują się w zasadzie kompletnie polityką. Tam mało kto ogląda programy jakieś, nie wiem, TVN-y typu TVN24. W Polsce wszyscy to oglądają, wszyscy chcą znaleźć znaleźć w telewizji w ogóle przyczynę całego takiego marazmu w Polsce, tak mi się wydaje. W Anglii kompletnie nikt się tym nie interesuje, bo sobie żyją, wiesz, nikt ich nie okrada z pieniędzy, mają po prostu swoje problemy życiowe, takie normalne, że tak powiem, nie muszą się interesować polityką, bo tam rząd daje po prostu im żyć. A w Polsce, no tak mamy przykręconą śrubę, tak nas leją, kurwa, miękkim chujem po gębach, że ale taka jest prawda, no ludzie muszą się obudzić, żeby to zrozumieć. Jeśli pójdziesz na miasto w jakiejś mniejszej mieścinie, nie mówię o większym mieście, Krakowie, czy gdzieś tam Warszawa, gdzie są studenci, że zawsze znajdziesz pogodnych ludzi na ulicy. Jeśli mieszkasz w mniejszym mieście, to zobaczysz ludzi przygarbionych, przygnębionych. Jeszcze teraz, wiesz, ta jesienno-zimowa pogoda to jeszcze całkowicie wsmaga w ogóle takie odczucie beznadziei w tym państwie. No ale tak jest i tak ludzie wymierają. No właśnie, ja już mówiłem kiedyś o tym, jak ważna jest nadzieja dla ludzi. I dlatego też poruszam te tematy, pytam, sprawdzam, czy są jakieś propozycje na przyszłość zmian najlepsze i nie widzę ich, bo to oznacza, że ludzie nie mają podstawy mieć nadziei, że będzie lepiej. To jest straszna rzecz, kiedy ludzie stracą nadzieję. No, żyjąc za PRL-u mieli nadzieję, że to się skończy, że to się zawali. Małą, ale mieli. Solidarność przyszła, był wybuch nadziei, papież był, była nadzieja, były gdzieś Stany Zjednoczone, gdzieś było inne życie, były granice.
lepszy świat. Ale to wszystko mi dawało nadzieję. Jak można mieć nadzieję, skoro w telewizji słyszysz, że jeden z drugim chce jeszcze, wiesz, bardziej pomagać, chce jeszcze bardziej przyciskać tą śrubę, tylko ludzie nie wiedzą, że oni chcą pomagać kosztem właśnie przyciskania śruby, zbierania podatków. Mm-hmm. I oni jak mogą mieć nadzieję, skoro nie rozumieją całego tego mechanizmu, tego działania? No już mają takie strzępy, no, ciągle ktoś im trochę tam optymizmu zasiewa, nie tam Tusk ciągle mówi, że będzie lepiej, trzymajcie się. Wierzą mu, no ciągle wierzą, bo tak bardzo chcą mieć nadzieję, no nie rozumieją tego, komuś muszą zaufać. Ale no widzą tak. Przecież, że to nie działa, no widzą, co roku jest im ciężej, a nie łatwiej. No zgadza się, jeszcze... Ja mam taką teorię też może nie wiem, czy to jest dlatego, ale można prześledzić, taka teoria, ludzie wyjeżdżają tam, mhm. gdzie mają więcej nadziei na lepsze życie. Gdyby tak było rzeczywiście, to by się w miarę zgadzało. No jadą za granicę, bo tam jest nadzieja dla nich. Nie ma pewności, ale jest dużo nadziei, że będzie lepiej. W Polsce nie mają już tej nadziei i wtedy wyjeżdżają, kiedy ją tracą. No coś w tym jest. Tak mi chciałbym jeszcze się ustosunkować do twoich podejrzeń, jakoby ci wszyscy na górze rządzący nie wiedzieli w zasadzie o tym, że właśnie obniżka podatków, obniżka tego... odkręcenie tej śruby poluzowałoby tutaj ludziom i ludzie zaczęli. Ja myślę, że oni dokładnie wiedzą, jak to działa, no byłoby niegrzeczne tak sądzić, tak? Że no bo skoro my wiemy, tacy malutcy tutaj, no to tam na górze, to ja myślę, że nie jeden jest mądrzejszy. Ale to nie jest dobre porównanie, dlaczego my jesteśmy malutcy? To oni są malutcy i nic innego w życiu nie potrafią, tylko oni się, wiesz, zawodowi politycy uczą się manipulować ludźmi, a nie jak związać koniec końcem, jak żyć, jak prowadzić firmę. To my jesteśmy wielcy, my się uczymy, jak działa gospodarka, jak się prowadzi firmę, jak się daje pracę innym. Oni nie wiedzą tego. No przecież kto z tych ludzi pracował w jakiejś normalnej, prywatnej firmie, która robi porządnie robotę i zarabia? No kto z nich pracował? Szczerze mówiąc ci powiem, nie znam ani jednej osoby z wiejskiej, w ogóle z Warszawy praktycznie nie znam. Tusk coś tam robił w firmie chyba krótko, nie? Jakieś... Nie mogę się konkretnie na ten temat wypowiedzieć, bo nie wiem po prostu, czy Kaczyński robi... Kaczyński zero. Nigdy nie pracował w żadnej prywatnej firmie. Palik odprowadził firmę, o. Ale to taka jakaś bardziej konszachtowa firma niż taka od zera, którą, wiesz, się zrobiło samemu. Nie wiem do końca. Mi się wydaje, że oni trzymają przyciśniętą tą śrubę tutaj na społeczeństwie tak mocno, tylko dlatego, że mają potworne korzyści. Jakie, że nie mają korzyści? Potworne korzyści? No nie wiem, łapówkarze, co? Łapówkarstwo i wiesz, załatwianie dużych, grubych interesów, wiesz, sprzedawanie po prostu. Nam się to w ogóle w głowie nie mieści, ale tam wchodzą miliony, miliardy, wiesz, złotych. Wchodzą miliardy i zawsze sobie mają tam procenty od tego. Ale to jedno drugiemu nie przeszkadza. Można brać łapówy, a jednocześnie starać się, żeby kraj się bogacił. No nie wiem, chyba że ja tu, wiesz, wiem, że nie jesteś zwolennikiem teorii spiskowych Michalkiewicza, ale ja coś jednak wyczuwam właśnie, że może coś być w tym prawdy, że... Nie ma sensu dla mnie. No ja się nad tym zastanawiam, pewnie nad każdą teorią się zastanawiam, ale ona jest zupełnie niespójna. Nie widzę powodu, dla którego ktokolwiek miałby mieć interes w tym, żeby nie bogacił się ten, kogo się doi. No tuczy się świnie, a nie zagładza się świnie, którą się chce zarżnąć. No tak, Martinie, ale posłuchaj. Jedyne, co tłumaczy, to jest głupota tych ludzi i tyle. Kiedyś Jan Fior bardzo mądrze powiedział, zrobił taki quiz, zapytał się, czego przedsiębiorca boi się najbardziej. Odpowiedź według Janka była konkurencji. Tak. Pamiętam, więc dajmy na to rząd niemiecki, rząd jakiś tam inny dookoła, co są nas te państwa, mają jakieś tam swoje gospodarki i zależy im na tym, żeby one jak najlepiej funkcjonowały. No wiem. A co może im przeszkadzać? No konkurencja. No wyobraź sobie, że taka Polska, wiesz, rośnie w siłę, sprawia super warunki dla przedsiębiorcom. I nagle na przykład te firmy niemieckie pomyślą, faktycznie, w Polsce jest teraz fajnie, jest poza tym fajniejsze dziewczyny są, no może przeniesiemy się tam. No i takie, nie wiem, BMW czy coś tam się przenosi z fabryką do Polski, płaci tutaj podatki i w ogóle. Wiesz, Niemcom, niemieckiemu rządowi na tym by na pewno nie zależało. Im jest tak, że
tak naprawdę to nie ma większego znaczenia. No to jest, prawda jest, że żeby dbać, żeby firmy nie odpływały za granicę, ale z drugiej strony na mocy tej samej koncepcji powinno dbać tym, co zarządzają Polską, żeby firmy nie wyjeżdżały za granicę z Polski. Zgadza się. I dlatego no tutaj szukając odpowiedzi na to pytanie, dlaczego polscy ci na górze tak działają, jak i działają, skłaniam się ku temu, że po prostu, żeby nie powiedzieć banalnie, że zaprzedali Polskę. No. Zaprzedali. No wiem, trochę to śmiesznie. Dlaczego, a może Niemcy zaprzedali Niemcy? Dlaczego? Co, Niemcy są nieprzekupni, a Polacy są przekupni? Dlaczego? Wiesz co, no ktoś w tym układzie musi zyskiwać, a ktoś musi tracić. Nie może być tak, że... A poczekaj, no bo ja myślałem, to Polacy tacy patrioci, a Niemcy to tacy trochę mniej. To Polacy powinni dbać o Polskę, a nie Niemcy. To znaczy, Niemcy są lepszymi patriotami, tak? Polacy są i patrioci, Niemcy patrioci są, ale myślę, że po prostu my siedzimy w kieszeni Niemców. Zresztą Unia Europejska jest zbudowana przez Niemców od początku w zasadzie. Siedzimy w ich kieszeni i robimy to, co jak oni nam zagrają. No i dlatego jesteśmy tutaj tak gnębieni, mamy tak śrubę przyciśniętą. No właśnie po to, żeby tutaj gospodarka się nie rozwijała. Nawet z punktu widzenia interesu Niemiec, oni chcą mieć rynki zbytu, a nie jakieś biedne kraje za granicami, które trzeba jeszcze potem im pomagać, pilnować granic. No jak ja mam kraj, to ja chcę mieć dookoła siebie ciut tylko biedniejsze kraje, ale jednak prosperujące, bo wtedy cały region się bogaci, mam komu sprzedawać, mam z kim współpracować, kooperować. A ja nie chcę mieć żebraków dookoła siebie. Czy ty byś chciał mieszkać jako bogaty człowiek na osiedlu żebraków? Bo ja nie. No tak, dlatego dobrze mówisz. Wiesz, Polska jest dobrym rynkiem zbytu, ale... No to trochę pieniędzy mieć musi, nie? Nie jest dobrym polem do organizowania jakichś większych, wiesz, przedsięwzięć. Tak, a czym zapłaci ta Polska jako rynek zbytu? Czym zapłaci? No, wiesz, to jest generalnie do rozmyślenia ten temat cały, nie? Ale Niemcy nie są kompletnymi idiotami. No wiesz, żeby coś importować od Niemców, to też Polacy muszą cokolwiek produkować i to się wtedy opłaca każdemu krajowi. Niemcy muszą mieć co kupować za to, co sami wyprodukują. To nie jest tak naprawdę, że w gospodarce się dąży do tego, żeby inny był biedniejszy, twój partner handlowy. No przeciwnie jest tak naprawdę. Handel to jest gra, gdzie obie strony zyskują. Obie się bogacą. I Niemcy to akurat wiedzą. Więc to mi nie pasują żadne takie teorie spiskowe. No dobra, to jeszcze na koniec o socjalu byś coś powiedział. Co byś zrobił? Mówisz ludziom, że to nie powinno być, likwidować? Wiesz co, ja tak się składa, że do socjalu mam straszną awersję po tym, jak przez wiele lat dostawałem stypendia naukowe i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, nic szczególnego nie zrobiłem, bo nie oszukujmy się, żeby w Polsce dostać stypendium naukowe na uczelni państwowej, to nie jest jakieś, wiesz, mega osiągnięcie. Trzeba kombinować. Nie trzeba kombinować. Słuchaj, nie jest to zbyt trudne. Wystarczy się dobrze uczyć i nie olewać studium. Po prostu chodzić na wykłady i słuchać, moim zdaniem. Niczego specjalnego nie osiągnąłem, a jakie wielkie zdziwienie było, kiedy na przykład 1 tam października poszedłem na studia drugiego roku i okazało się, że mam stypendium naukowe. Wow. Kurczę, no i tak sobie patrzę na tą gablotkę, no jestem ile? Faktycznie... No wtedy nie pamiętam, dostałem coś, 200, to było już chyba 7 lat temu. Na ile te 200? Na miesiąc. Ludzie, 200 na miesiąc? Ale słuchaj, za nic nie robienie. Ja tak i tak popatrzyłem na tą tabelkę. Nagroda. Obok mój kolega nie zauważył siebie na tej liście i mówię, kurde, tak nie wiem, coś we mnie jakby pękło. No ale za co ja sobie myślę? No tak nieswojo się poczułem, mam, nie wiem... ciężko opisać to uczucie. Na początku myślałem, że oddam po prostu tutaj koledze, który był tak bardzo smutny, że... Ja bym oddał 200 zł. No tak pomyślałem, słuchaj, jak chcesz, mogę ci dać, ale wiesz, tak później poszedłem do domu, sobie przemyślałem, no nie będziemy, nie róbmy, nie? 200 zł? No, i to tak przez szereg lat mnie deprowało, aż w końcu skończyłem te studia. To ja raz dałem żebrakowi na ulicy 200 zł. No raz mi się zdarzyło akurat, bezdomnemu. Był, mało mu oczy z orbit nie wyszły. Dwóch w sumie bezdomnym byli tacy. Ale fajni ludzie byli. Ale nie, to jest 200 zł. No dobra, byłem wtedy programistą, to mi tam, nie wiem dlaczego tak mi się zechciało. Ale... Wiesz co, dla ciebie może to niedużo. Dla mnie było wtedy to dość spora sumka, bo nigdy jakoś nie pracowałem. Żeby zarobić 200 zł, to naprawdę...
Ja bym, chodzi mi o to, że lepiej inwestować we własne umiejętności, które ci pomogą zarobić dużo więcej, niż brać 200 zł i nie mieć umiejętności. Nie? Bo to jest takie... No, zgadza się. No, zgadza się. Nie chodzi. Dlatego mówię, że 200 zł, nie, że to jest dla kogoś mało czy dużo. Chodzi o to, że człowiek, który cokolwiek umie, uczy się przez ileś tam lat czegokolwiek i nauczy się dobrze, dla niego zawsze 200 zł to są niedorzeczne pieniądze. Jeżeli coś umiesz i twoja praca jest dla innych warta coś, to zawsze jest warta więcej niż 200 zł. No, po paru latach przynajmniej. No, rozumiem, że w tydzień się człowiek nie nauczy niczego porządnie. No ale parę lat i 200 zł. 200 zł w ogóle. Co to za socjal? 200 zł. Masakra. Słuchaj, w każdym razie nie popieram, jeśli pytasz o socjal. W ogóle nie popieram tego. Czyli co, zlikwidować by? No ale dobra, są ludzie, którzy no są zwyczajnie biedni. No nie mają co jeść i tak dalej. I ale nie nauczą ci ludzie się tak są szybko. Biedni tylko dlatego, że zostali nauczeni przez ten system. No zostali, ale co dalej? Państwowy, że można coś dostać za darmo, wiesz. Idziesz, urodziłeś się w Polsce, i rozwiązaniem jest co? Zagłodzić ich? Kończysz szkołę i tak samo oczekujesz, że coś będziesz miał za darmo, nie? No wiem. I dlatego masz dwie lewe ręce, nie potrafisz, wiesz, zrobić czegoś konkretnego, nie wiem, zbić parę desek, zrobić krzesło i pójść na rynek, żeby sprzedać to krzesło. To jest cały pomysł. Problem, wiesz. Ci ludzie po prostu mają, nie powiem wypane mózgi, po prostu są kalekami społecznymi, nie? Ale przez ten system, ten system tworzy kaleki społeczne tylko po to, żeby później ten system, rynkowe ten sam system mógł im pomagać. Tak. No to są kaleki rynkowe, rzeczywiście, tak. Nawet właśnie to jest dla mnie, jest mi głupio, jak widzę jakiegoś gościa na 20 ileś lat, nigdy nie pracował, i on ma taki strach przed pracą w ogóle. Dla niego to jest dziwne, sama koncepcja, żeby pracować, kiedy studiuje. No przecież ja studiuję, to praca, jaka praca, nie i praca. Ale wiesz, masa ludzi o pracy myśli jako o siedzeniu, pójście gdzieś i siedzeniu. No to stanowisko. Wiesz, o stanowisku, tak. Nie konkretnie o pracy jako takiej, że coś zrobisz dla innego. Ale to 99% społeczeństwa tak myśli, dlatego no, jest tyle bezrobotnych i to taka ogólna wieś. Ja bym chciał wiedzieć, w którym roku życia, tak średnio w Polsce, zaczyna człowiek pracować, młody taki. Od kiedy pierwszy raz ma jakąś taką porządną pracę, z której zarabia. No ja znam ludzie na kontestacji, ja no, słyszałem o... znaczy dobra, tu jest akurat więcej takich przedsiębiorczych ludzi, którzy już pracowali, mieli tam kilkanaście lat i no Kamil Cebulski też w ogóle miał 17 lat i już pierwszy milion zarobił, no ale to już jest taki wyjątek, ale w sumie to nie jest jakieś, nie wymaga jakichś wyjątkowych super umiejętności wcale, tylko podejścia specyficznego, ale zastanawiam się, ile lat na przykład ludzie na czacie mieliście, kiedy pierwszy raz coś zarobiliście? 34 lat, Casey mówi, no bez przesady, no ty poważnie mówisz? Bart 27. Żartujecie chyba. Marcin B. 19 lat. O, to nieźle. Ja miałem 18 albo no 19. No to kiepsko, bo ja miałem jakieś 10. No bez ja, jak zarobiłeś? No, ale tak, że mama ci dała, to się nie liczy. Umycie zlewu. Pół żartem, pół serio. Ja się wychowywałem tutaj na blokowisku i wielu moich znajomych pochodzi właśnie z patologicznych rodzin, no i w wieku 10 lat zaczęły się papierosy i piwko. No. Ja jakoś mnie do tego nie ciągnęło. Postanowiłem, że kupię kilka paczek papierosów i będę na sztuki sprzedawał. Po prostu wychodziłem na paczki. Genialne. Do przodu. Ale słuchaj, miałem chyba 10 lat wtedy. Ale masz fajnie, ja bym chciał taki. Ja tej koncepcji w ogóle nie miałem się skąd nauczyć, nawet pomysłu na to. Nie wpadło mi to do głowy nawet. To ja zazdroszę, chciałbym mieć taki start. Kurde. Znaczy, ale widzę, że na czacie ludzie średnia jest 16, 17, 15, widzę ktoś. Kapitalizm głupcze mówi 13, 14 lat. No to ja już wiem, czemu się podpisuje kapitalizm głupcze. 15 widzę tutaj. Ale jednocześnie ktoś mówi, że średnia w Polsce jest 27. Także no, kontestacja dla ludzi zdecydowanie zarabiających. No ale to pewnie w tej średniej uwzględniono tych, którzy poszli do pracy w budżetówce. Jakby uwzględnić ludzi, którzy naprawdę pracują, biorą coś, wiesz, i robią na własną rękę. Ale budżetówce też coś robi. Ja miałem pierwszą pracę dla firmy państwowej. Byłem informatykiem tam. Rzeczywiście tam się siedziało większość czasu, ale się jednocześnie mogłem nauczyć dużo rzeczy. No i chciałem pracować. No pracowałem. No była praca. No, taka. Potem były już normalne.
O, dobra, bo... O, połączenie trochę przerwało. No. A jesteś już. Jestem, a ty ile jestem. Miałeś lat? Aha, już mówisz, dobra, to już mówisz. Dzięki Martinie, nie będę przedłużał, bo i tak dobra. Siedzę już 20 minutę. No wiem, właśnie. Pozdrawiam ciebie ciepło, trzymaj dalej kontestację w rydzach i rozwijaj to radio, bo fajna rzecz, już siedzę z nią chyba, nie wiem, drugi, trzeci rok chyba. Nice. Dobra, dzięki wielkie. No. To był tak. Old Shatterhand. Dobra. I tyle na ten temat. Dobra, dzisiaj tematy zeszły na inną stronę, ale bardzo dobrze. Podoba mi się to. Dobra, ciągnijmy to. Nie muszę narzucać tematów. No, cześć Martinie. Cześć. Wyłącz tam w tyle radio, bo zagłusza. Wyłączyłem, ale to słabo naprawdę tak późno zacząłeś. Ja pierwsze pieniądze, jakie zarobiłem, to pamiętam 7 dych i to było na ulotkach, jak miałem 16 lat, 16 albo 17. A, tobie to dobrze. A to czekaj, bo to ile masz lat teraz? Ja 21 będę miał wkrótce za... No ja mam trochę więcej, bo wiesz, ja miałem tyle lat, to był jeszcze PRL i ten, no wiesz, kolejki, ocet... No, ale tam też dawało się zarobić. Z tego, co wiem, to jeszcze dawało lepiej się dawało zarobić niż teraz, bo... To prawda, no łatwiej było tak naprawdę z taką przedsiębiorczością wtedy zarobić, bo nikt tego nie robił. Ale i konkurencji nie było. Ale chodzi mi o co innego, że wtedy nie miałem skąd wziąć przykładu. Nikt mi nie pokazał, że w ogóle można. A żeby tak w ogóle myśleć, nie przyszło mi do głowy. Słuchaj, ja w tym jak tobie przyszło do głowy? Ja w tym momencie jestem na rencie i ja, ja w sumie z tej renty nie korzystam, sam zarabiam swoje pieniądze. Ty wyłudzaczu. Wiesz, że ludzie tak robią w Polsce? Dużo ludzi tak robi. Nie, no ale one sobie gdzieś tam leżą na koncie, nie wiem, może sobie wyjadę gdzieś za nie, poza granicę ucieknę stąd. Nie. Dobra, ale masz znajomych i ci znajomi też tak mają, że pracowali już tam 16 lat już pracowali? Tak, tak, dlatego że w ogóle z tego co wiem to propozycje dają zazwyczaj teraz nie rodzice, nawet nie znajomi, tylko nawet nauczyciele już teraz mówią, żeby iść do pracy i nawet takie propozycje noszą po szkołach, żeby tu można zarobić, tam można zarobić. Ja ostatnio... Poważnie? Tak, ja ostatnio byłem w szkole na konkursie i też zarobiłem sobie. Jak to na konkursie? No, wygrałem konkurs w szkole. A, no dobra, no to wygrana, ale to jeszcze nie taka... No praca, tylko wygrana. Hazard, inaczej mówiąc. No, ale ogólnie rzecz biorąc, ja na przykład lubię coś takiego, jak kumpel mnie poprosił, żebym mu zrobił to i to, zrobiłem i zapłacił mi za to. Gdyby tak funkcjonowało wszystko, to byłoby dobrze. Ja jemu robię, on mi płaci, on mi robi. No funkcjonuje właśnie. Słabo, wszystko teraz tutaj w Lublinie widzę, że upadają te teraz takie wielkie molochy powstają, te takie spółki takie bardzo małe upadają, już teraz nawet nie można, wiesz, pójść butów sobie zrobić dobrych, które kupiłeś za dobre pieniądze, tylko gdzieś tam ci się zdarły, tylko musisz nowe kupywać, bo nie ma. Nie ma szewców, tak? No widocznie mało ludzi jest chętnych, żeby naprawiać buty. No to wychodzi. No to rynek, hej, rynek, trzeba się dostosować. No niby tak. Widocznie opłaca się po prostu robić nowe, nie opłaca się naprawiać starych. Oczywiście tak jest, ale ja powiem, że w historii tak było rzeczywiście i zawsze jest ten sam model, że w czasach kryzysu opłaca się naprawiać, a nie kupować nowe. Więc jak się zacznie robić tak bardzo źle, to opłaca się wtedy właśnie być jakimś szewcem, krawcem czy coś, bo wtedy ludzie zaczną naprawiać i będą chcieli takie na dłużej rzeczy, a nie takie szybkie, jednorazowe, i że się potem kupuje nowe. No tak to działa w czasach kryzysu zawsze, że... Ja w ogóle nie lubię tego słowa i nie przypadam, bo tutaj po prostu... Jakiego szewc? Nie, kryzys. Kryzys. No bo w innych krajach też tam trochę opowiadają o tym kryzysie, ale w Polsce to się chyba tylko składa z tych kryzysów. To jest taki kryzys wieczny, że nie zauważyli tego, co przyszedł po prostu. Rozpłynął się. No dokładnie, ja tylko słyszę, idę gdzieś wśród ludzi i tylko słyszę kryzys i takie mordy nieszczęśliwe. No nie zawsze kryzys, tu był kryzys. Mówiłem. Ja muszę stąd wyjechać, wiesz, dla swojego zdrowia psychicznego, nie dla pieniędzy. Tak. No ja mówię, dokładnie. Dobra, okej, odbierz telefon, to dzięki, na razie. O, jesteś. Dobra, odbieram słuchaczy, bo teraz akurat wszyscy dzwonią, jak już jest po audycji. Cześć. Witam. Cześć, Martin. Cześć.
taka refleksja, że akurat nie to pamiętam jeszcze swoje pierwsze zajęcia, to było, no było się małym bajklem, to się jeździło po prostu, brało się w wózek, to jak taka mała miejscowość, małe miasto, się brało zawsze kolegę, kuzyna i się brało, puszki zbierało, złom się zbierało po polach, na całe dnie się jeździło i nie się sprzedawało, to i się zarabiało pieniążki. A ja butelki zbierałem, ale to tak tylko mało, niestety. To mało przedsiębiorcze było. Widzisz, każde zajęcie dobre jest, żeby zarobić. Mm-hmm. I to też, wiesz, to było tak, że się po prostu zbierało te pieniądze. Znaczy, się, najpierw to się zbierało złom, później się jechało do skupu, dostawało się te pieniążki, wracało się do domu i się chwaliło przed mamą, tatą, że się zarobiło pieniądze. Ale jakie uczucie, nie? Twoje własne, zarobione, niedostane. No, ale... I wtedy właśnie się zaczęła moja nienawiść do socjalizmu w tym wieku, ponieważ nagle mama uznała, no że skoro ja mam 30 zł z mojej pracy ze złomu, to 15 zł muszę dać siostrze. Ale dlaczego, mamo? No bo tak, bo ona nie zarobiła. Jaki socjalizm? No i tak się jakoś usiłowało wpoić dziecka od małego socjalizm, no ale że... Robili to z grubej rury, to zamiast zachęcić, to raczej zniechęcili i się socjalizmu znienawidziło. Ale zawsze, żeby było... Ale to jest straszne, to tak pokazało ci w praktyce, jak działa socjalizm, tak bezczelnie. No dokładnie, daty polega... to jest tak bezczelnie w małym, bardzo młodym wieku. No i reakcja była taka jaka zawsze. No przeciwna, miłość do wolnego rynku się narodziła wtedy, tak bo się brało te pieniążki, które zostały, co się do żelaznego, kupowało się kilo gwoździ i później przez następny tydzień z desek, które leżały na opał przeznaczony, budowało się domki i tam się robiło bazy na ogrodzie. I tak jakoś od małego człowiek siedział w budowlance. Później zaczęły się rok przyszedł 14, 15 życia, to się zaczęło jeździć na budowy. I tak w wieku 16 lat całe wakacje na budowie się w górach spędziło, mam za darmo hotel i się pracowało. Jeszcze można było sobie góry zwiedzać w międzyczasie. Fajne. No, także, no i co, tak, nauczyłeś się budowlanki przy okazji? No i tak zostało. Teraz człowiek cały czas siedzi już w tej budowlance. A pracujesz u kogoś w firmie, czy masz swoją jakąś działalność? Znaczy się jedynej firmie, jaka w tym kraju jeszcze się opłaca. Czyli na gębę wszystko. Jeszcze ani razu nie płaciłem podatku, chociaż pracuję cały czas, więc to jest jedyne, co zostało już w tym kraju. Póki to zostanie się zawsze. Nie wyjeżdża. To jest. No tak. I no, tylko to zostanie. Cały system sypnie i to zostanie. Mhm. No i niestety to trochę szkoda, że to tylko zostanie. To jest zawsze w każdym systemie. Jeżeli system jest w miarę sensowny, to ludzie nie muszą tego właśnie robić. Mogą płacić podatki takie, które ich nie obciążają, tak jak właśnie mówię w Anglii, bo wiedzą, że to ich no, nie jest takie dojenie straszne, tylko trochę i tak nie poczują. I wtedy nie muszą robić wszystko na lewo i bez żadnych podatków, ale w Polsce muszą, no bo mówię, jak się robi głupi system, to tak się dokończy. Dokładnie, wiesz, człowiek tutaj po prostu strach się bać po prostu, cokolwiek człowiek no robi, ma maszyny, wszystko, no całe szczęście, że jest w porządku okolica, wszyscy sąsiedzi są w porządku, się żyje w zgodzie i nie ma obawy, że ktoś życzliwy doniesie. To idzie spokojnie funkcjonować i betoniarka chodzi wszystko, nie ma z tym żadnych problemów. Dlatego zgoda jest ważna i przyjaźń sąsiadami. Tak jest, dokładnie. Lokalne, budowanie lokalnych struktur organizacyjnych. Wszystko można, podstawa. Trzeba lubić sąsiadów. Tak, jak najbardziej. A taka refleksja jeszcze parę dni temu, nie to się jechało, to akurat nie na robotę, na montaż, słyszałem w radiu, było Dzień Życzliwości, może tam słuchacze kojarzą, które kiedy to było dokładnie, jakoś 2 tygodnie temu chyba, czy 3. I było akurat nie radio, jakie jedyno wybierała stacja w radiu w aucie, to było Radio Z. I zadzwonił jakiś pan w Dniu Życzliwości. No i tam oczywiście, komu chce pan złożyć życzenia? No to, a słucha wtedy, to ja chciałem uprzejmie do niej, że mój sąsiad to sobie dom wymremontował i drugi samochód kupił, on tylko na socjalu siedzi i ktoś tym się powinien zająć. I to taka refleksja smutna przyszła właśnie, jak ta życzliwość w naszym kraju właśnie funkcjonuje i wygląda w rzeczywistości. No u mnie też był taki życzliwy i
byłem na policji wczoraj, no, w związku właśnie, z życzliwością. Słyszałem. Tak. Ale to wiesz, z tymi policjantami też znam i znam policjantów paru, to, ale znam ich ze strony czysto prywatnej, co się robiło różne rzeczy i powiedz mi, że żaden nigdy o fakturę nie prosił. Także to też są w porządku ludzie, tak jak mówisz, tylko trzeba do nich podejść jak do człowieka. Oni nie są swoim wrogiem z założenia, oni chcą się z tobą dogadać. Dokładnie. I to naprawdę da się funkcjonować. Jakoś, nie wiem, ludzie psioczą na policjantów, ale na żołnierzy jakoś mniej psioczą, na strażaków też mniej psioczą. No, może się rzeczywiście mniej wychalają te struktury i nie robią jakichś takich rzeczywiście zadym na mieście. No, ale tak czy siak, to są urzędnicy i to są urzędnicy państwowi. No i podejdziemy ich do jednych i do drugich jak do człowieka, no, to będziemy żyć ze sobą w zgodzie. Pamiętajcie, no, że oni też żyją w tym samym systemie co my, też rozumieją te absurdy, widzą też to wszystko, co się dzieje i naprawdę widzą to wszystko. Ja się z tobą całkowicie zgodzę. To akurat rozmawiałem z tym policjantami, jak była tak chora ustawa, co nowelizowali, że to 1000 zł nie jesteś przestępcą, tylko ci tam pouczenie grozi. No to po prostu to się po prostu byli załamani, bo teraz już tyle spraw, ile mają z tym wszystkim, no to już mieli zawał z tym, no to kompletny paraliż, tak jak mówiłeś właśnie, jak wyglądają te ich komisariaty, jakaś ciemna klitka dosłownie, gdzieś z Guantanamo jakaś cela, a tam siedzi 10 chłopa przy jednym komputerze i mają rozwiązywać sprawy karno, jakieś inne, no to no to wiesz, prostu, żeby no, jeszcze, że ciężko, większość spraw tych ludzi to są w ogóle nadzory, tylko przyłażą do nich ludzie, podpisują, wychodzą albo jakieś lumpy, albo ktoś tam po pijanemu coś tam robi z kimś innym, to jest naprawdę większość spraw takie nudne, głupie, których ludzie powinni sami rozwiązywać, ale cały czas tylko wołają policję, zawracają głowę więc to prawda. Co jakiś czas jest jakaś sprawa inna i ciekawa, ale to rzadko. Też ludzie dzwonią właśnie do policji, co usiłują załatwić rzeczywiście, że biją się pod blokiem czy coś, żeby przyjechali, no to rzadko, żeby się ktoś pokwapił, żeby cokolwiek zerknąć i wykonać swoje obowiązki, ale mimo wszystko nie jestem zwolennikiem policji, osobiście unikam jak ognia, nigdy nie byłem, nie mam oby jak najbliżej, unikam też, nie musieć też być. No bo to nie jest nic przyjemnego, ani nie widzę w tym żadnego pożytku, żeby się pchać i dzwonić z jakimiś pierdołami, tylko po prostu jak widzę, że ktoś robi zadymy, albo widzę, że psuje płot, rozwala, czy zbił szybę, to po prostu krzyknąć na całe gardło, wybiegnąć nawet w butach, tylko w klapkach, na śnieg i pogonić, żeby wiedział, że ktoś się tym zajmuje, a nie ktoś siedzi zamknięty w pokoju i wybiera po prostu 111 i dzwoni na policję, czy 112. No to nie jest rozwiązanie po prostu, jak człowiek sam się nie zacznie, no na to wychodzi, chociaż jakiegoś głupiego, małego gnojka, no to nie się nie spodziewa, że policja mu ze wszystkim pomoże. On musi ja bym wolał, żeby policja pomagała, ale no właśnie trzeba być realistą trochę i zachowujmy się trochę jak mężczyźni i spróbujmy czasem coś samemu, a nie tylko szukać państwa, mamusi, żeby cały czas coś... Bo nie, to nawet jeżeli coś robimy, to pamiętajmy, że to też są tylko ludzie, nie spodziewajmy się cudów po nich, albo że nie jest policjant, to już musi wszystko zrobić, załatwić, zawsze tak, wszystko. Tak, no, tak. Bez przesady, no to też są ludzie tylko. Dobra. No. Okej. Okay. Dobra, to dzięki za telefon, bo fajnie się gadało. Fajnie, to jest na razie. Częściej, bo rzadko kiedy się trafia. cześć. Cześć. Słuchacie raportu Martina? Co to mi tam podgłaśnienie tak... Z drugiej strony, ja przypomnę też te przypadki, kiedy policjanci okazywali kompletnie bezużyteczni, kompletnie, naprawdę. Przyjeżdżali za późno, nic im się nie chciało, no bywa. No, ale ludzie i tak, mimo wszystko, szukajmy ludzi w tych ludziach dookoła nas no i już. Czy ktoś jeszcze ma jakąś fajną historię z was, kiedy zaczął pracować? Ile miał lat? Czy nie? Bo jak nie, to kończymy. W sumie był dzisiaj odcinek o socjalu, o tym, kiedy kto zaczynał pierwszą pracę, o Wałęsie i o sposobach na walkę z kryzysem, których nikt nie ma żadnego pomysłu. No nikt, zero po prostu, tragedia. Ja wam jeszcze powiem, kto będzie za tydzień i kończymy.
Tada, uwaga, za tydzień, albo zaraz będzie, zanim będzie za tydzień, ogłoszenie, będzie fajna osoba, za tydzień, wywiadzik będzie, tak, tak, na żywo, będzie można pytać. Nie, nie Korwin Mikke, nie, ktoś fajniejszy. Dobra, nie ma nikogo fajniejszego niż Korwin Mikke. No to weselszy. Ale najpierw będzie Remol, cześć. Cześć, Martin, ja się pochwalę swoim pierwszym zasiłkiem, jaki dostawałem. Mało kto chce się pochwalić pewnie. Dobra, pierwszy zasiłek i pierwsza praca. To dawaj. Pierwszy zasiłek to dostawałem, jak miałem kilkanaście lat, to nazywało się kieszonkowe. Też dostawałeś taki zasiłek? To nie był zasiłek. Ja mało dostawałem. W sumie nie dostawałem. A co, takie regularne dostawałeś? Co tydzień? No to różnie było, wiesz co? Nie, właśnie chciałem ten, bo ja tak bardziej za zrobienie czegoś, takie premie, wiesz, system podstawa plus premia, prowizje za wykonanie pewnych zadań. Nie, no wszyscy mieliśmy takie chyba kieszonkowe. Nie, ja to miałem takiego super kapitalistę. Do gimnazjum miałem mamę w szkole. Więc nawet jak tam potrzebowałem na pączkę na przykład, to po prostu do niej szedłem i mówiłem, że głodny jestem. Więc nie potrzebowałem w sumie. A pierwsza taka praca, pierwszy zarobek taki, no to chyba będzie jakoś 15-16 lat na rozdawanie ulotek jakichś, czy kalendarzyków. Był jakaś tam impreza i tam sąsiad firmę prowadził i mówił, masz, rozdaj to ci tam odpalę trochę. Ale jak doszedłeś po te... Znaczy, jak to sobie załatwiłeś i po co właściwie te ulotki? Znaczy, no tutaj ktoś tam mi powiedział, że tam sąsiad chce ulotkę, coś tam rozdały, to ulotki były. Aha. No i się spytał, czy ja bym nie chciał, to coś mi odpali. No to powiedziałem, no dobra, tam daj to zrobię. Pochodziłem z tym 2-3 godziny, dostałem tam jakieś 2-3 dychy. No i to tak, no to był pierwszy sposób. Później jeszcze dorabiałem po liceum, jak miałem rok przerwy, jeździłem, pizzę rozwoziłem, więc byłem takim... O, to już bardziej, tak. No to już było poważniejsza robota i poważniejszy, no pieniądz poważniejszy. Ale to czemu dlaczego? Brakowało kasy? Czy okazja była, czy co? Nudziło się? Nie, bo była taka sytuacja, że... Wcześniej chciałem, w ogóle jeszcze myślałem, czy na studia nie iść, ale miałem problem ze zdrowiem i nie bardzo mogłem od razu po liceum i miałem taki rok przerwy, więc żeby się nie nudzić, to poszedłem jakoś tam na wakacje do pracy. Żeby się nie nudzić? No, żeby się nie nudzić, żeby mieć tam za co zaszaleć, co nie. Także mogłem się w domu, nie było problemu, ale poszedłem, bo fajnie było coś porobić. Ja siedziałem w domu właściwie, w wakacje zawsze. Też mi nie przyszło do głowy, żeby szukać pracy i nawet nie byłoby gdzie szukać chyba. Nie, no, właściwie nie myślałem o tym. Dlaczego ja o tym nie myślałem? Nikt o tym nie myślał wtedy. Ale to też nie było w sumie tak, że ja myślałem, że o Jezu, będę pracował, tylko ktoś powiedział, no jest tu, że można ten, szukają kogoś do rozwożenia i czy chciałbyś tam kasę tak i tak. No mówię, no dobra, no to popróbuję. No. Posiedziałem 2 miesiące, akurat z lipiec, sierpień i sobie zarobiłem i było fajnie później. Mi starczało kasy na wszystko. A wszystko, czego wtedy potrzebowałem. Super miałeś, ale fajne wspomnienia, nie? No wiesz, no, zawsze fajnie ten, bo i nauczyłem się pizzę robić i tam troszkę doświadczenia nabrałem, wiesz, już poczułem, co to jest praca jakby na etacie, potem czasami 12 godzin trzeba było pojeździć, także... No, takie, jaka taka najbardziej fajna, zaawansowana, fajna praca największą satysfakcję dawała, to która była, jaka była? Jeszcze najlepsza właśnie chyba ta była, bo to był taki, wiesz, fajny, dobry wstęp do takiej, jakby wiesz, opuszczasz szkołę i zaczynasz życie prawdziwe. I no, ta później pizza. Tam jeszcze siedziałem troszkę jakiś na słuchawach, bo stwierdziłem, że na studia nie idę, to coś tam sobie odłożę, dorobię. Co to znaczy siedziałem na słuchawach? Słucham? Co to znaczy?
No, ty wiesz, te wszystkie wredne osoby, które do ciebie dzwonią w najmniej odpowiednim momencie. To ty byłeś z, z najbardziej durnymi rzeczami. No to ja niestety się tym przez chwilę trudniłem, bo chciałem sobie dorobić po prostu też. Telemarketing, no dobrze. No, dokładnie. Ogólnie polecam każdemu tak popracować, szczególnie właśnie po liceum, tak na wakacje, 2 miesiące. Czy tam nie, trzy. No to nie jest tak źle, ja myślałem, że jest gorzej, widzę, że większość pracowała, no to właśnie super, bo ale nie wiem, czy to mi się wydaje, że średnia jest taka w Polsce, bo teraz już nie jestem pewny, bo tyle was mówi, że pracowaliście, ale mi się wydawało, że właśnie norma jest taka, że nikt nie pracuje, dopiero skończy studia, skończy jeszcze, pójdzie na jeszcze jedne studia, bo nie znajdzie pracy i dopiero wtedy, jak ma 30 lat. Wśród moich znajomych jest taki trend, bo z moich znajomych, którzy poszli na studia, to jedna osoba pracuje tak cały czas, chociaż teraz coś tam ma jakieś problemy. Druga pracowała 2 razy w wakacje, między semestrami, a reszta co ty, nic, nawet na praktyki się wymigiwali. Kurde. Także to. No jednak. Jednak się nie myli. Średnia może być taka, że wszyscy zaczynają po studiach, czyli po ćwierć życiu. Po kiedy już jest za życia. Późno trochę, bo nie mają kompletnie żadnego doświadczenia, niczego się nie zdążą nauczyć, kiedy szukają już takiej pracy, gdzie naprawdę trzeba coś już umieć. No ale no ogólnie taki zawsze inny byłem, zawsze kombinowałem. Opłaca się, na to wychodzi. Dobra, dzięki. Cześć. Ach, dziękuję bardzo. To był remont. Dobra, okej, kończymy raport Martina. Ja tutaj przypomnę kawał, który TNT powiedział tutaj na czacie. Tu. Trotyl zawsze puka 2 razy. Żonę i córkę. Koniec. Nie znam tego. Jakiś kawał czy coś piękne. Dobra, no TNT widzę tutaj dużo kawałów rzuca. E-telemarketing to pikuś w porównaniu z zielonoświątkami. Zielonoświątkami? Zielonoświątkowcy to taki odwyk wersji live, co też pukali 2 razy, tak, żona i córkę, czy coś. Dobra, nie wiem, dobra, jakieś inne. Słuchajcie, za tydzień będzie całą godzinę dla nas będzie wywiad z osobą bardzo przedsiębiorczą i o przedsiębiorczości tej osoby mało kto gada, nikt prawie nie gada, bo gadają o tej osobie, że robi głupoty, śmieszne rzeczy i ludzie mówią, że jest fajne i jest bardzo śmieszne, ale gość jest też przedsiębiorcą. Tylko to nie jest taka przedsiębiorczość, jaka tutaj krawat, zatrudniam ilość ludzi, tylko taka fajna, zwykła dla siebie. I ja to chciałem wam pokazać, jak to wygląda i pogadać z nim i pośmiać się i w ogóle. To jest Dem. Dem będzie za tydzień tutaj u mnie przez godzinę. Na żywo zobaczycie jego gębę, przez webkamerę. Można pytać, gadać. Wiecie, który to jest Dem? Nie wiecie. Dem to jest ten gość, który robi te komiksy o psach śmieszne. Albo jakieś głupoty na YouTube, programy, czy dziwactwa. Strasznie kreatywny gość. Dębski, tak. Więc dużo ludzi go nie lubi, a dużo ludzi go lubi. No jest taki gość, co nie da się być obojętnym. Albo działa na nerwy, albo działa na coś innego, ale też działa, zawsze działa. Dobra, ale to, co robi, zmienia... To jest jego przedsiębiorczość, nie? To nie jest... Znaczy, robił sobie jako... No, robiłem sobie już na tam pierdoły, a teraz... No, zobaczymy, jakie ma podejście na temat. Tak czy inaczej, nawet jak nie będziemy dużo gadać o przedsiębiorczości, będziemy, ale to może zejść temat na trotyl albo coś tam innego. Co innego, ciekawe, co Dem sądzi o Smoleńsku. Zapytam go. Tylko dziś pod koń, żeby nie uciekł, by się nie wkurzył. Dobra, Dem będzie za tydzień. Ten z internetu dziwny, śmieszny Dem. Kto stoi za Demem właśnie? Kto za nim stoi? Bądźcie za tydzień, bo na pewno będzie... niestandardowo i dziwnie i będzie, no zobaczymy jak będzie, ale przeważnie jak ja z Demem gadam, to zaczyna się robić takie trochę absurdalnie, ale w sumie fajne jest, trzeba się przygotować na trochę dziwnego styku, bo tak, we mnie się absurd budzi przy nim, on działa na mnie jakoś, w ogóle trzęsę się cała galareta. Na koniec jeszcze Rock, Rock, Rock the Rock. Na koniec Cześć Martin, kurczę. Zapomniałem wyłączyć radia, tak od razu nie zdążyłem. Słuchaj, ja chyba będę rekordzistą, bo ja za pierwszą pracę taką prawdzie drobną miałem, jak miałem 8 lat i roznosiłem ulotki. Niemożliwe. Ale co, ale roznosiłem jako 8-latek, bo mój ojciec miał pizzerię i jemu roznosiłem te ulotki. Bo stwierdziłem, że chcę więcej takich fajnych napojów w szkole za 50 groszy, co sprzedają i miałem za mało pieniędzy na nie,
a mój tata miał pizzerię, to się spytałem, czy mógłbym poroznosić. O fajnie, sam poszedłeś, przedsiębiorczość, inicjatywa. No, później słuchaj, w wieku 10 lat kuzynowi sprzedałem swoje rolki za 50 zł, to tak pierwszy deal mi taki był. Pierwszy handel z kolei. Tak, i tak jakoś dalej to też tam idzie, nie? No, ale chyba jestem rekordzistą, jeżeli chodzi o tą pracę. 8 lat. Na razie. A ja nie widziałem nigdy 8-latka, żeby ulotki roznosił. To w ogóle by go aresztowali teraz, chyba. No, ale to sobie jeszcze mój własny ojciec, że tak powiem, mnie zatrudniał. No, zabrali by cię. Powinni mnie odebrać moim rodzicom za to, bo to było, wiesz, wykorzystywanie dzieci do pracy. Ale tak by zrobili, poważnie. On się nie bał tego? Znaczy, bo to było ileś lat temu pewnie, nie? No, to było 12 lat temu. To trochę... Inne czasy były, nie? Nie, no teraz poważnie, jakby się to gdzieś w Anglii, w Niemczech gdzieś tam działo, to by było zaraz news w gazecie, ojciec wykorzystuje dziecko do pracy ciężkiej, w ogóle. Ale ci powiem, że to u mnie było normalne, mi jeszcze paru chłopaków takich jeszcze, wiesz, w moim wieku tam z klasy, jedna mówiłem, to w paru roznosiliśmy te ulotki i to fajnie. Było. Jeszcze to było dobre dla mojego ojca, bo wiesz, oni to zawsze tacy to próbowali kombinować, wyrzucali te ulotki czy coś takiego, nie? A ja to tak. Ja to tam ich wszystkich pilnowałem, nie? No, dzieci umiem całkiem nieźle sprzedawać, naprawdę. Bo oni się nie boją po prostu. Słuchaj, też nie? Takim kierownikiem byłem w sumie od tych ulotek, nie? Mafia ulotkowa. Dziecięca mafia ulotkowa. We Wrocławiu było, nie? W Poznaniu? W Poznaniu. Kurde, poznańskie mafie. Właśnie, no i ile było? To prawie jak pod Warszawą to Pruszków, to pod Poznaniem Przeźmierowo było, nie? Tony Soprano. To ty ten, zarabiałeś dużo jako ten kapitan w ogóle? Nie, ojciec, no co chrzestny? To były małe pieniądze, nie? Takie wiesz, no takie na potrzeby 8-latka, to mówię, no. Takie, bo było takie wiesz, kubeczek orężady za 50 groszy u mnie w sklepie, w szkole można było kupić, to głównie to było moje zapotrzebowanie finansowe, nie? No ale to fajne jest, nie, że im mniej się ma lat, tym mniej pieniędzy cieszy. I mniej trzeba do szczęścia. To jest fajne. Ja bym chciał mieć chyba znów mentalność 8-latka. Cieszyć się, że mam. O, 5 złotych. Ja ci powiem, że nieraz mogą człowiekowi spaść potrzeby finansowe, tu może taka kryptoreklama, jak się odwiedzi żabki jakieś pobliskie, bo czasem mają promocje takie na piwo, że jest czteropak poniżej 10 zł, nie? No. To wtedy już dycha człowiekowi starcza do szczęścia. No tak. Dycha to całkiem dużo już. To już, dużo można. No, to już można nawet z 6 zł na godzinę zarabiać i nie jest tak źle. No. Dobra, no to dzięki. Tyle na koniec. To był rekordzista dzisiejszy. Rock. Na razie, cześć. Na razie. Dobra, no to będzie tyle na ten temat. Przyjdźcie za tydzień. Będzie ciekawie, bo już nie będę sam nawijał, tylko z towarzystwem. I to z towarzystwem niebanalnym. Takiego przedsiębiorcy to jeszcze nie było w kontestacji jak dem. Zresztą on się pewnie nie uważa za przedsiębiorcę i ja mu będę dowodził, że nim jest. A on mi będzie mówił, że gdzie tam, nie, dajże spokój. I już. Przyjdźcie. W czwartek o 8 co tydzień raport Martina. Raport Martina. Co czwartek o 20 na www.kontestacja.com. No mówiłem właśnie. Co czemu pan po mnie powtarzasz? Dobranoc. Albert, wychodzimy!